Tym razem recenzja tej książki. Nieprzypadkowo jest to właściwie najważniejsza, najpoważniejsza, jeżeli można tak powiedzieć, przy tym niepoważnym człowieku, który się co chwilę mija z faktami, chociaż wie jak było, przecież albo powinien wiedzieć. Najpoważniejsza książka obok Obłęd 44, książka Zychowicza. No i nie bez kozery mamy to dosyć gruba książka, prawda? Germanofil o Studnickim. Studnicki jest uważany zazwyczaj za takiego człowieka, za którym nikt nie szedł, który miał jakieś swoje fantasmagorie, uważał się za realistę politycznego, ale za bardzo nim nie był. No i ja mam to taką typową opinię, był to dziwak, człowiek, którym właściwie przez większość czasu w kontekście większości wydarzeń historycznych w ogóle nie warto się specjalnie zajmować, znaczy jako ciekawostkę raczej, ponieważ on miał zero wpływu na cokolwiek. No ale dobra, no książka jest, no to zobaczmy. Germanofil Władysław Studnicki, Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą. Na początku mamy oczywiście odrobinę beletrystologii. Zychowicz lubi tak trochę przygrzmocić z taką beletrystyką. Wybiła północ w otoczonym ponurą sławą areszcie śledczym berlińskiego gestapo, prawda, i tak dalej. No i tutaj Studnicki był hardy wobec Niemców i Niemcy się dziwili, że on jest taki hardy. Nie wiedzieli, czy ten Studnicki jest na pewno z pełna rozumu, czy może jednak nie z pełna rozumu. I tak dalej. No i tutaj jest. Był jednak w 40 roku bezradny. Nie słuchali go ani Polacy, ani Niemcy, ani rodacy. No to ja tu sobie zanotowałem. No to po co o nim w ogóle mówić? Po co o nim pisać? No ale Zychowicz oparł. 16 stronie się dowiadujemy. Podstawą tej książki jest moja praca magisterska. Napisał ją w 2004 roku. Jej promotorem był profesor Andrzej Chojnowski, a recenzentem nieodżałowanej pamięci profesor Paweł Wieczorkiewicz. Czyli nie zrobił jednak magisterki w czasie zero, bo Zychowicz chyba ma 46 lat, nie? Czy coś takiego. No, ja zrobiłem magisterkę w 2006 roku w czasie zero, a on nie zrobił w czasie zero. Promotorem był nieodżałowanej pamięci profesor Paweł Wieczorkiewicz. Bardzo pomocne okazały się również rozmowy z Konradem Gizbertem Studnickim, jedynym synem Władysława Studnickiego. Władysław Studnicki miał i do dzisiaj ma wielu wrogów. Jest wielu zawodowych oburzaczy i brązowników historii i oni nie lubią Studnickiego. W 2019 roku doszło do wyjątkowego skandalu. Profetyczna książka Studnickiego wobec nadchodzącej II wojny światowej została wyrzucona z organizowanego przez państwowe media konkursu Książka Historyczna Roku. Było to o tyle symboliczne, że tą samą książkę w 1939 skonfiskowały władze sanacyjne. Z upływem jednak czasu sylwetki przeciwników Studnickiego blakną, a sylwetka Studnickiego przeciwnie, nabiera ostrości. I teraz geneza. No więc skąd Studnicki był połączony z Dyneburgiem? Jest podobno, ja nie czytałem całości, nie oglądałem całości, ale podobno Zychowicz powiedział, że jest Litwinem. No to tutaj Studnicki jest podobnie z Kresów Wschodnich i dlatego obaj mieli tendencję do przeceniania wagi tych rejonów, gdzie się polskość kończy, i przeceniania wagi Polaków za linią Kersona. Ja jako Poznaniak na szczęście tego nie muszę robić i wiem, gdzie Polacy mieszkają naprawdę, a gdzie jest ich tylko garstka. Germanofilia Studnickiego pochodziła z nienawiści do Rosji. Był człowiekiem chorym na Moskala. Znany w całych inflantach, ród Gizbertów Studnickich wywodził się z Niderlandów. Ściągnęła ich familia Radziwiłłów. Ciekawe, czy naprawdę z Niderlandów, czy znając ignorancję Zychowicza co do całej historii, nie licząc
II wojny światowej, a i z wiedzą o II wojnie światowej mogło być lepiej. Czy to nie byli przypadkiem Niemcy jednak, Olendrzy, bo Olendrami określano także na przykład Hanowerczyków albo Oldenburczyków, albo innych tego typu ze Szlezwiku i tak dalej, czyli Niemców, tylko mówiących w Plattdeutschu, ale pewnie Zychowicz takich rzeczy nie wie, bo opowiadał absurdy o XVIII wieku, absurdy o XVII wieku, absurdy rewolucji francuskiej, więc pewnie on tego nie wie, ale bardzo możliwe, że ci studnicy są po prostu Niemcami gdzieś tam w tle, no ale dobra. Literat Zychowicz, w cudzysłowie literat, tutaj mówi nam, studnicki przesiąkł atmosferą rodzinnego domu. A przepraszam, a czy ktoś w historii nie przesiąkł atmosferą swojego rodzinnego domu? Typowego domu patriotycznej kresowej szlachty polskiej, pełnego starych, skrzypiących szaf i zegarów. Od czasu do czasu wpadał jakiś przelotny gość, któryś z powstańców powracających z Syberii. Strona 23. Każdy przesiąkł atmosferą rodzinnego domu i każdy pochodzi ze starej rodziny. Wiecie, wszystkie rodziny są równie stare. Fapanie do magnatów kresowych uważam za dziwactwo. Już wtedy w szczenięcych latach Studnicki zaprzysiągł, że zerwanie pęt niewoli stanie się celem jego życia. No i oczywiście na początku tylko socjaliści mu oferowali takie coś, no to Piłsudski, chociaż nie wiem czemu tylko do obozu socjalistycznego, bo tu jest mowa o tym, że 1888 to ludowców też już coś tam mieli, ale dobra, niech będzie, no bliżej mu było do Warszawy i bliżej mu było do... No i tutaj w 1888 roku on agitował, ale wkrótce drugi proletariat został rozbity przez falę aresztowań, w grudniu 90 roku trafił na Syberię, ale trafił do takich fajnych rejonów Tobolska i tak dalej, nawet sobie sam zdrowie podreperował, tam się pulcho i tak dalej. Na własne oczy przekonał się, jak wielki rozmach ma Rosja, jak żarłocznym jest państwem. Wyjątkowo fatalne wrażenie na nim zrobili szczególnie polscy urzędnicy w służbie Rosji. Uważał ich za pół Polaków, za materiał etnograficzny dla Rosji. Materiał etnograficzny dla Rosji. Tego typu sformułowania pokazują, że on jest rasistą, że Studnicki był rasistą. Po prostu to, co już odkrył Krzysztof Wojczal, Zychowicz ma taki brzydki zwyczaj wycinania rasistowskich kawałków o zmurzenieniu Francuzów albo niefajności Żydów z cytatów obficie smarowanych tutaj i ferowanych cytatów ze Studnickiego, ale takich, gdzie on obnaża swój rasizm, takich tutaj nie uświadczymy oczywiście, ale i są nawet, jest nawet pyskowanie, że Studnicki rasistą nie był, chociaż był w każdym razie. No ale to nie było, znaczy w ogóle to jest śmieszna sprawa, bo bycie rasistą pod koniec XIX wieku, kiedy te teorie darwinistyczno-spencerowskie i w ogóle wybujały nacjonalizm, były na porządku dziennym, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Natomiast nie wiadomo co, to jest to, że Zychowicz się upiera, że on tym rasistą nie był, chociaż był. I wycina po prostu sobie fragmenty z niego. No dobrze, w każdym razie on tutaj mówi, tutaj jest nawet kawałek taki, że trochę tego rasizmu widać, bo Zychowicz źle uciął. Strona 26. Szerokie twarze, niekształtne czaszki, znajmujące olbrzymią przymieszkę krwi mongolskiej. Olbrzymią przymieszkę krwi mongolskiej. Wzbudzał we mnie wstręt, pisał z pasją o Rosjanach. Oto dzicz, oto barbarzyńcy, na karm których ma pójść naród polski. Poczułem wówczas taką boleść, taki wstręt, że pomyślałem, że lepiej zginąć narodowi naszemu, lepiej się zgermanizować, niż iść na nawóz dla Mongołów. Tak pisze rasista. Koniec, kropka. Mówi też o słowach Aleksandra Hercena, które były twarz rzucone społeczeństwu rosyjskiemu, że Rosja to rasa zimna i okrutna. Ciekawe, że jest to wyciągnięte oczywiście z kontekstu i Zychowicz tego oczywiście też nie widzi. Aleksander Hercen krytykował Rosję za niedomiar liberalizmu, bo to był radykalny liberał, to znaczy taki dzisiaj byśmy powiedzieli lewicowy liberał. I dlatego tak pisał, a nie chodziło mu o to, że Rosjanie są jacyś skażeni. Natomiast Studnickiemu o to chodzi i to jest ten problem.
bo Hercen nie był rasiolem, natomiast Studnicki jak najbardziej tak. Tak ukształtowany w takim stanie ducha, Studnicki w 1896 roku opuścił Syberię. I teraz myślał sobie, sprawa polska jest sprawą antyrosyjską, na pewno nie antyaustriacką, a już na pewno nie antyniemiecką. Dlaczegoż? Dlatego, że 81% terytorium Rzeczpospolitej było pod zaborem rosyjskim. Czy rzeczywiście aż tyle? Coś mi te procenty się tu nie dogadują, że 80%. No ale nawet jeśli, to nie liczy się terytorium, tylko liczy się ludność. Liczy się ludność, a nie terytorium. Na przykład w pierwszym zaborze najwięcej dostała Austria ludzi. I dostała tylu ludzi w pierwszym zaborze, co Rosja i Prusy razem. Także myślę, że najbardziej wartościowe to miały jednak te niemieckie państwa. No ale dobra. Poza tym tutaj ludność, należy policzyć ludność polską, a nie ludność, której się nie udało spolonizować mimo wysiłków. No ale dobra. Prusy i Austria zabrały jedynie polskie prowincje. Rosja zabrała zaś Polskę. Dlaczego to Rosja miała? Dlatego Rosja była wrogiem numerem jeden. W PRL-u myślano dokładnie odwrotnie, że skoro Rosja zżarła większość Polski, no to no i tak samo myślał też Stanisław August Poniatowski w swoich czasach, że Rosja może zeżreć całą Polskę, a Polska będzie miała autonomię, to po co się dzielić z niemieckimi tymi? Równie dobrze można to odwrócić. Ja akurat tak nie uważam, jak uważali PRL-owscy, jak uważał Poniatowski, ale równie dobrze można by to odwrócić i Studnicki nie ma żadnego argumentu. Poza tym jeszcze druga rzecz, że kiedy Polska była rzeczywiście odtwarzana, to wiadomo było, że musi mieć Wielkopolskę, że musi mieć Śląsk i to były te rzeczy, które były sine qua non, żeby Polska w ogóle istniała. Rolnictwo Wielkopolski i przemysł Śląska. A to, czy będzie tam Wilno, to naprawdę wsio równo. Ale oczywiście Litwos tutaj, Litwin Zychowicz myśli inaczej i ten cały Dyneburczyk, Kurlandczyk, Inflandczyk, czy co to tam jest, Studnicki też. Ostatnią wojnę z całym państwem niemieckim Polska toczyła w 1109 roku za panowania Bolesława Krzywoustego, a więc 8 wieków wcześniej. Wojny z zakonem krzyżackim wygasły na początku XVI wieku, a Prusy, które wzięły udział w rozbiorach, były zaledwie jednym z szeregu państw wchodzących w skład Rzeszy. No, to nie takie proste. A kto dowalił nam pod Szczekocinami, czy nie przypadkiem Prusacy nie pomogli Rosjanom pod Szczekocinami? A czemu rzeź mieszkańców Pragi była możliwa przez Rosjan? A no, czy nie dlatego, że od południowego zachodu pod Warszawę podeszli Prusacy i domknęli miasto z tamtej strony podczas powstania kościuszkowskiego? Tak jakoś nie pamiętamy, nie? Nie pamiętamy. Poza tym boje niemiecko-polskie, no można by powiedzieć, że no faktycznie w XIX wieku nie ma co, dlatego że Prusacy rozbili sprzysiężenie wielkopolskie w latach 40. XIX wieku. Dobra, to mamy coś takiego. Do kolejnego boju z Rosją należy się przygotować, mieć rozumny plan, broń i zastępy przeszkolonych ludzi. I to mówi człowiek, który nigdy nie miał żadnej partii i nikogo nie pociągnął ze sobą. Studnicki był uważany za romantyka, ale tak naprawdę uważał, że na samodzielne powstanie jesteśmy za słabi i trzeba coś innego wymyślić. Dobrze. Studnicki porównywał Polaków pod zaborem rosyjskim do wojowniczych Indian lub biernych Murzynów. To też jest pokazane, że rasiol, po co takie inwektywy, ale dobra. Zwłaszcza, że to w prostej linii i pasuje trochę do Irokezów Fryderyka II, jak on nazwał szlachtę polską, taką dziwaczną w tych tureckich strojach, że to Irokezi. Lojalizm wobec cara, ugoda z domem panującym, to wszystko było mu wstrętne. Trzeba wyrwać Polaków z apatii. Zachowuje się jak człowiek, pisał Stanisław Cat-Mackiewicz, który był wśród słodkiej nocy dzwonił na korytarzu, usiłując obudzić śpiących. Co chwilę mamy cytaty z jednego albo z drugiego Mackiewicza. Słuchajcie, to są jakieś bóle fantomowe, jakieś kilku, dosłownie trzech, dwóch żubrów kresowych i jednego mniejszego kresowiaka. No, no
kogo to obchodzi, no? Jakichś trzech facetów na Wileńszczyźnie. No kogo to w ogóle obchodzi? No ale dobra. Traktowano Studnickiego jako rewolucjonista, on w sumie nie był wcale jakimś, albo marzyciela, a on mówił, że wcale nie był ten, bo mówił, że trzy najpotężniejsze armie Europy trzymają straż przed więzieniem, przed jej więzieniem, przed więzieniem Polski. No nie wiem, francuska armia na pewno była silniejsza od rosyjskiej, a turecka była na pewno silniejsza od austro-węgierskiej, więc nie, to jest takie ećki peczki, to taki romantyk właśnie gada. Dobra, zmieniał ciągle partię, miał zbyt silną osobowość. Słuchajcie, centralizację Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich chciał nakłonić do porzucenia socjalizmu. Jeden fagas, całą partię socjalistyczną w nazwie, żeby porzucili socjalizm. Strona 31. Nie wiem, jaki jest sens pisać książkę o takim gostku, no ale dobra. W 1901 roku Studnicki zamieszkał w Galicji. Forsował tam ideę trialistyczną, że zabór rosyjski po przepędzeniu z niego Rosjan zostanie połączony z austriacką Galicją. Zlepione w ten sposób państwo miał utworzyć trzeci człon monarchii Habsburgów. Potem był jednym z tych, którzy mówili, że Japonia wygra z Imperium Rosyjskim, i wszyscy się z niego niby śmiali. Nie wiem, ilu ludzi podobno dostał zaproszenie do Tokio, ale nie wiadomo, czy pojechał. Zychowicz nie pisze, czy pojechał. Wiecie co, czy on jako jedyny, w Polsce może tak, w Polsce może rzeczywiście nic nie wiedziano o Japonii i w związku z tym się, no chociaż brat Piłsudskiego, Bronek, nie? On się znał na Japonii, więc może on przeczuwał, że Japonia może wygrać, to by trzeba sprawdzić. Nie wiem, czy Studnicki był jedynym, który... No ale wiecie, ja mam czasem wrażenie, że dla Zychowicza to jest tylko trzech Polaków istnieje. Studnicki i dwa Mackiewicze. Więc może rzeczywiście wszyscy Polacy w tym znaczeniu poza Studnickim, czyli dwa Mackiewicze uważały, że... No ale coś tu jest nie teges w każdym razie. Wydaje mi się, że na przykład Anglicy stawiali przecież na Japonię. Przecież sprzedawali i konstruowali dla Japonii okręty. Także byli, więc to nie jest tak, że, no ale Brytyjczycy nie istnieją, a jeżeli istnieją, to są źli według Zychowicza, więc to nie jest tak, że nikt nie stawiał na Japonię. To też są bzdury. Dobra. No i każdy, kto znał na przykład opinię Anglii, wszyscy ci hrabiowie Tech, o których pisał Prus, no to by pewnie też tak myśleli, że dobra. Cat Mackiewicz pisał, że Studnicki był w Londynie już po upadku, znaczy po nastaniu PRL-u w Londynie kupował jakąś karmę, którą się karmi niemowlęta i żył w strasznej nędzy. Ciekawe, że Cat Mackiewicz, który zawsze jakąś tam forsę miał z tych wyciśniętych tych chłopów kresowych wcześniej spakowaną do Londynu, że on po prostu nie pomógł finansowo. Dlaczego Studnicki żył w nędzy, skoro Cat Mackiewicz go niby tak cenił? Coś tu śmierdzi. Studnicki nigdy nie szedł na kompromisy, nie podporządkowywał się autorytetom, był wbrew wszystkich, miał tylko niecałe 1,60 m wzrostu i miał 50 kilo ważył. No wtedy ludzie byli troszkę mniejsi, ale gubił papiery, notatki, był ciągle kapelusze, był roztargniony. Potrafił mówić, zastrzelę jak psa, albo kogoś pobić, albo coś, rzucał się z pięściami. Z wiekiem nieco się uspokoił. I to jest świr klasyczny. I to mówię jako człowiek, który sam ma predylekcję do bycia wkurwionym. Ja poprzestaję wyłącznie na słowach, nigdy nikogo nie uderzyłem. Także jeżeli on się rzucał z pięściami, to jest po prostu socjopata. Nie ma co to w ogóle mówić. Rzecz się dzieje w Groźnie, gdzie Studnicki pojechał z wykładem. W pewnym momencie jeden ze słuchaczy poprosił o głos i powiedział, że Polska bardzo źle zrobiła, odrzucając linię Kerzona, bo gdyby ją przyjęła, to nie miałaby żadnych tarć z Rosją. A Studnicki, a co pan robi w Grodnie? Jestem dyrektorem miejscowego gimnazjum.
No to dlaczego taki dureń uczy dzieci wasze? Co pan robi w Grodnie? No bo jak była praca, to przyjechał, tak? Ale generalnie by pojechał gdzieś indziej, gdyby nie było linii Kersona. Wielkie mi coś. To nie jest aż taki nie wiadomo co, tak? Dobra, to nie jest tak, że na przykład Polska, na przykład, nie wiem, Polska podbija Litwę i ktoś mówi, nie, nie, to zły pomysł, no ale jak podbiła Litwę, a w Litwie, nie wiem, odkryto diamenty, to ktoś nie pojedzie na Litwę odkryć te diamenty? No pojedzie, no. To jest taka pozorna mądrość Studnickiego. Dobrze, przykładem mogą być relacje z Piłsudskim. Że tam jak Piłsudski przed dniem Wielkiej Wojny podjął wojskową akcję niepodległościową z Austriakami, to Studnicki rzucił mu się w ramiona. Ciekawe, jak zareagował Piłsudski. Tutaj Sienkiewicz w 1910 roku prawie został wciągnięty do hucznie obchodzonych obchodów 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Studnicki powiedział, że to nie jest hucpa, że to nie będzie narodowo-patriotyczne, czy to będzie tylko i wyłącznie prorosyjskie i antyniemieckie. I odwiódł podobno Sienkiewicza od tych udziału w tych obchodach. Naczelna kardynalna zasada polskiej polityki, której Studnicki był niezłomnym głosicielem, było Niemcy i Rosja w sojuszu, fatalna koniunktura dla Polski, Niemcy i Rosja w konflikcie, znakomita koniunktura dla Polski. No wielki mi kurde oryginał, naprawdę, no po prostu rodzynek, no po prostu umysł wybitny i jedyny w swoim rodzaju, wszyscy tak uważali. Austriaccy generałowie okazali się niedołężni, a żołnierze nie bardzo wiedzieli, o co właściwie walczyć. Jaskrawo to kontrastowało z wigorem i energią Niemców. I to ma być usprawiedliwienie, dlaczego w przeciwieństwie do Piłsudskiego Studnicki uważał, że trzeba się przykleić do Niemców. Studnicki trafił do Częstochowy i przedstawił Niemcom koncepcję odbudowy potężnej, niepodległej i antyrosyjskiej Polski. No oni mówili, że dobra. Próbowali go agenci Moskwy mu grozić śmiercią. On powiedział komendantowi Aschenbachowi, daj mi pistolet. Ten mu dał pistolet, było fajnie, do ochrony. Na północy do linii Dźwiny i Berezyny byłaby linia Studnickiego. Kurde. Ja znam takiego profesora ekonomii Puśleckiego, który wymyślił paradoks Puśleckiego i sam wymyślił i sam to nazwał. Tak. Linia Studnickiego, no więcej coś takiego. No dobra, pamiętam jak studenci na szkole letniej, bo też jeszcze byłem studentem, belgijscy studenci mówili, że czy on właśnie nazwał paradoksu swoim własnym imieniem? No to tutaj mamy właśnie takiego Studnickiego, nie? To tak jakbym ja kurde wymyślił paradoks napierały albo nie wiem. Dobra, linia Studnickiego obejmowała znacznie więcej na wschód niż przyszłe granice II Rzeczpospolitej. Dyneburg oczywiście, Mińsk Litewski, Żytomierz, Kamieniec Podolski. Gorzej sytuacja wygląda na zachodzie, no bo skoro razem z Niemcami, no to nie można niczego brać, trzeba było zostawić ziemię zaboru pruskiego w ramach Niemiec. To jest problem, tutaj jest problem, słuchajcie, bo i tutaj w ogóle tego tematu w ogóle Zychowicz nie podejmuje albo wręcz nie widzi. Pierwsze jest nieuczciwe, drugie oznacza ignorancję. Przecież kiedy Polska się odradzała, jeszcze raz powiem, potrzebna była rolniczość wielkopolska, rolna produkcja najlepsza w Wielkopolsce i była potrzebny był Śląsk. I nikt nie pierdzielił o jakichś Dyneburgach na chuj, to komuś było potrzebne. Przepraszam. To naprawdę nie ma znaczenia, czy Polska ma Dyneburg, czy ma Wilno, czy coś, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast musi mieć przemysł i musi mieć dobre rolnictwo. No i tutaj zacofana cywilizacyjnie prymitywna Rosja nie ma Polsce niczego atrakcyjnego do zaoferowania. No to co innego Niemcy, znakomicie zorganizowane i w gęstą siecią kolejową. No tak, ale to Polska bez zaboru pruskiego by tak kontrastowała z Niemcami, że praktycznie by wpadła w kolonialną półzależność prawdopodobnie z racji różnicy, nie mając Wielkopolski i Śląska, no ale dobra. Dla Studnickiego Rosja to była Azja, a Niemcy Europa, może nawet Europa.
Pole do akcji politycznej na szeroką skalę otworzyło się przed nim dopiero 5 sierpnia 15 roku. Wtedy Niemcy weszli i tak dalej. I tutaj było coś takiego. Nie mogli Polacy oddać nie mogli Niemcy Polski oddać Rosji, bo z Rosją wojowali. Nie mogli jej oddać Austro-Węgrom, bo nie chcieli zbytnio wzmacniać swojego sojusznika. Chcieli wzmacniać sojusznika. Kłamstwo i głupota. Niemcy chcieli, żeby Austro-Węgry mogły opędzić teatr działań wojennych południowy sam. Więc jak najbardziej by dali to Austriakom. To nie widzę powodu, żeby nie. To było wielkie obciążenie dla Niemiec podczas I wojny światowej. Jesteśmy w 1915 roku, że wszystko trzeba było robić za Austriaków, tych niezgółów. Jakby mieli trochę więcej do Galicjuków, doszło trochę innych Poluków, to Austria by sobie lepiej radziła, bo te Vittorio Veneto i te inne tam. Rzeka Isonco i tak dalej. No ale dobra, idziemy dalej. Nie mogli przyłączyć Polski do Rzeszy, bo miliony Polaków rozsadziłyby Niemcy od środka. Serio? Serio? 60-milionowe Niemcy? No dobra, bez Austrii, bo Austria była wtedy ten... No dobra, 55-milionowe Niemcy, 30-milionowa Polska rozsadzić środka. Kiedy były Prusy, to Prusy istniały, mając na przykład Prusy wchłonęły zabór, na przykład Fryderyk jak wchłonął pierwszy zabór, to sam miał 4,5, no może 5 milionów Prusaków i Ślązaków niemieckich. Jak dołączył pierwszy zabór, to dołączył 1,7 miliona i potem jeszcze doszło w drugim i trzecim zaborze, liczba Prusaków troszkę wzrosła, ta sama proporcja, da się utrzymać, no ale dobra, niech będzie, że rozsadziłaby, no jakąś tam autonomię i po sprawie, nie wiem. Więc mogli tylko wskrzesić Rzeczpospolitą. Wabikiem, którym, no właśnie nie wiem, czy tylko to mogli. Wabikiem, którym Studnicki nęcił swoich niemieckich rozmówców, były olbrzymie możliwości mobilizacyjne narodu polskiego. Koncepcja Studnickiego nie mogła nie przypaść do gustu berlińskim strategom. Studnicki robił wszystko, by przekonać Niemców, że Polacy pożądają niepodległości i są gotowi o nie walczyć kłami i pazurami. Wpadł na przełomowy pomysł 3 maja 1916 roku i była wielka, zrobił wielką manifestację 3 maja 1916 roku. Przybyło na nią 300 tysięcy ludzi, była to jedyna akcja masowa, która się udała. Przykuło to uwagę Hansa von Besselera, który jako dowodził jakby Warszawą wyzwoloną od, przejętą de facto od Rosjan. No i teraz... Jak pan wyobraża sobie rozwiązanie sprawy polskiej? Przez odbudowę niepodległego państwa polskiego z granicami wschodnimi Dźwina Berezyna byłaby to pierwsza linia obrony dla was i dla nas, gdyż Polska byłaby z Niemcami w przymierzu. A co będzie z Galicją? Mam nadzieję, że państwo polskie przeżyje monarchię austriacką. Widziałem, jak zaśmiały się oczy Besselera. Na chwilę obecną, co by pan uważał za skazane? Proklamowanie niepodległego państwa polskiego. Stoją tutaj dwie przeszkody. Pierwszy to brak porozumienia z Austrią. Druga to wasze moskalofilstwo. Nie ma moskalofilstwa, bo były powstania. A tu skracam trochę. A Austria zawsze się spóźnia o jedną armię i jedną ideę. O, ma pan dużo racji. Bitny polski żołnierz, niemiecka broń i pruskie dowództwo. Całe to była za armia. Wesela już widział w siebie jako polskiego hetmana. Partia Studnickiego, partia? Jaka partia? Kilku ludziów. Szybko okazała się jedną z czołowych sił politycznych Warszawy. Organizowała wiece patriotyczne i tak dalej. 5 listopada jest deklaracja dwóch cesarzy, Franca Józefa i Wilusia. Oczywiście manifest dwóch cesarzy nie był równoznaczny z tym, że powstała niepodległa Rzeczpospolita, ale w pewien sposób manifest dwóch cesarzy wyciąga Polskę z powrotem jakby na powierzchnię, tak uważa Zychowicz. No może i tak. To prawda, Niemcy i Austria w 16 roku potrzebowały polskiej armii do walki z Rosją, ale jeszcze bardziej polskiej armii potrzebowali Polacy. I teraz tutaj Zychowicz daje popis niesamowitego oderwania od rzeczywistości i odklejenia, od psychologii także i socjologii i jakiego zwykłego empatii.
61 strona. Napoleon Bonaparte w 1807 roku również nie stworzył księstwa warszawskiego, kierując się altruistyczną miłością do Polski, stworzył je, aby realizować interes narodowy Francji. No to tak nie do końca. Gdyby zupełnie miał nas gdzieś, to by na przykład nie narzucił konstytucji wzorowanej na francuskiej, tylko by zezwolił na konstytucję 3 maja na przykład. I bo chodziło o to, żeby Włościan trochę wyciągnąć, nie? Żeby nie było feudalizmu. I tutaj także trochę idealizmu po stronie Francuzów jednak było, także to nie jest to samo. A tutaj jest, no i teraz, więc Zychowicz zestawia Napoleona 1807 i Bessellera 1916. A mimo, że Besseler nie jest władcą, więc nie do niego należy ostatnie słowo, tylko do Wilhelma. No ale to jest coś takiego. A mimo to ci sami historycy, którzy besztają Wilhelma II za interesowność aktu 5 listopada cesarza Francuzów, wynoszą pod niebiosa. Dlaczego? Pyta Zychowicz. Dlaczego? Dlatego odklejeńczy jeden, że Napoleon nie był zaborcą, a Wilhelm tak. Dlatego. Dobra. Po ogłoszeniu aktu 5 listopada Studnicki teoretycznie powinien złapać wiatr w żagle, ale szybko się znalazł w ostrym konflikcie z innymi członkami Rady Stanu. Poszło o armię. Większość Rady Stanu uważała, że należy się nie spieszyć z tym tworzeniem armii. Dlaczego? Dlatego, że w listopadzie 16 roku już widać, że Niemcy wymiękają, że Francja i Anglia naciskają. W sierpniu 17 roku konflikt między aktywistami, a zobaczcie, sierpień 17 roku, tak, jeszcze nie ma rewolucji październikowej. Wydaje się, że rzeczywiście z jednej strony Francja i Anglia, a z drugiej strony Rosja gniotą Niemców, a jeszcze w 17 do Amerykanie już, nie, mają konflikt z Niemcami też. Także konflikt między aktywistami w sierpniu 17 roku i pacyfistami się tak nasilił, że Studnicki został wylany z tymczasowej Rady Stanu. Nasz bohater niewiele się tym przejął, po prostu nie przyjął swojej dymisji do wiadomości, bo uważał, że Niemcy go powołali do tego ciała i tylko oni mogą go odwołać. No, jak nikt nie chciał z nim gadać, to nikt nie chciał z nim gadać, to co tutaj odwołać czy nie odwołać. Piłsudski, kryzys przysięgowy, prawda? No i tutaj ojej, ze strony Studnickiego. Rozumowanie Piłsudskiego było następujące. Rosja w wyniku rewolucji porażek na froncie wypada z gry, a więc interesy z Polski i państw centralnych się rozeszły. Niemcy bez wątpienia wojnę przegrają, nie ma co sensu przelewać u ich boku krwi. Bez wątpienia było w tym wiele racji, przyznaje Zychowicz. No pewnie, że wiele racji. Ale i Studnickiemu trudno odmówić słuszności. On również brał pod uwagę klęski Niemiec, ale uważał, że nawet jeżeli państwa centralne, to i tak silna armia polska, to będzie dobry pomysł. I tutaj jest potem przewidywania Studnickiego, to jest strona 66, zobaczycie jaka odklejka teraz będzie dopiero. Przewidywania Studnickiego w tej sprawie okazały się trafne, gdy na przełomie 18 i 19 roku z frontu wschodniego zaczęły się wycofywać jednostki niemieckiego Oberostu, wytworzoną próżnie wrały się bolszewickie hordy. Czerwoni na swojej drodze zamiast żelaznego, najeżonego bagnetami muru Polnische Wehrmacht napotkali głównie polską samoobronę i słabe jednostki tworzonego na prędce Wojska Polskiego. Jakie kurde słabe jednostki? Armia Hallera, francuska, utworzona za pieniądze Francuzów, a także trochę Polonii francuskiej i amerykańskiej. Armia Hallera i oddziały te, które wcześniej, rozwinięte oddziały te, które wcześniej Piłsudski majstrował za Austro-Węgrami. No to ja, i to była znacznie lepsza armia niż te hordy bolszewickie i zresztą było widać to po tym całym tym, nie? Oczywiście o pomocy francuskiej materiałowej w czołgach, w kryptologach, w samolotach oczywiście ani słowa, nie? Potem będzie znowu to, ten sam efekt, żebyśmy nie, się czytelnik, broń Boże, nie dowiedział. W 1917 roku koncepcja Studnickiego zaczęła się wyraźnie kruszyć. Erich von Ludendorff chciał zrobić taki wianuszek państw uzależnionych od Niemiec i to już nie było to, co tygryski lubią najbardziej. Dobra.
Polacy wykorzystali fantastyczną szansę, którą dostali od opatrzności, szansę jedną na milion, jednoczesny upadek potęg zaborczych. Naprawdę, wszyscy o Wielkiej Wojnie pierniczyli już od dawna. Był nastrój dekadencki wtedy w Europie, mówiono o Wielkiej Wojnie, czy jedną na milion. Wiadomo, że coraz więcej mówiono o samostanowieniu, nawet bez Wilsona. Czy jedną na milion, ale dobra. Potem jest, czy Polska da radę się utrzymać między Rosjanami a Niemcami? Bora Pallo, 1922. No kurde, przecież dopiero co odparli ruskich, no to chyba dadzą radę, tak? I tutaj Bora Pallo po 1922, Studnicki mówi, był przekonany, że ani Francja, ani Wielka Brytania nie uratują Polski w razie zagrożenia. Polska myśl polityczna winna pracować ku powołaniu do życia kombinacji politycznej odciągającej Niemców od Sowietów. Albo z Sowietami przeciwko Niemcom, albo z Niemcami przeciwko Sowietom. A że Sowieci to teraz są Sowieci, to lepiej z Niemcami. No i teraz... I teraz oczywiście znowu Niemcy zachowują zabór pruski, a z reszty robi się Polskę, tak? No to taka Polska, to tutaj jest takie coś. Studnicki przedstawił hrabiemu Kesslerowi w listopadzie 18 roku wielki plan, swój wielki plan, wielki, bo Studnickiego. Polska w sojuszu z Niemcami, z granicami odsuniętymi daleko, daleko na wschód, Rosja odrzucona za Dniepr. Polacy mają apetyt jak świeżo wlęgły wróbel, komentował z przekąsem w swoim dzienniku hrabia Kessler. Taka Polska, która by wyrzuciła Rosję strasznie daleko na wschód, ani miała Śląska i Wielkopolski, byłaby cholernie zacofana, nie byłaby silnym krajem, ale dobra. I taka Polska by się właśnie mogła nie utrzymać. Taka Polska by się właśnie mogła nie utrzymać. Ale co tam, Zychowicz chce ten swój Dyneburg i to swoje Wilno podłączyć, no to sobie chce. Tak samo jak Studnicki, po prostu Litwos i tyle. A myślenia w tym żadnego. Jest Studnicki. Mówię z podniesionym tonem, jestem... czołem. Jestem germanofilem polskim. Czy znajdzie się polityk, który będąc moskalofilem powie to o sobie? Moskalofilstwo bowiem to przystosowanie się do niewoli, do jarzma rosyjskiego. Wiele osób uważało, że Rosja jest na tyle pokrewna kulturowo, że wszystko jedno, tak? No, to też dla równowagi można powiedzieć. Sam Studnicki nie miał wobec Niemców żadnych uprzedzeń, pochodził... W dużej mierze wypływało to z tego, że Studnicki pochodził z Inflant, gdzie Polacy i Niemcy żyli w zgodzie od stuleci, a wiele rodów Niemców bałtyckich się spolonizowało. Strona 77. Trochę prawda, ale nie do końca, bo na przykład Łotysze walczyli o własną literaturę, bo pierwszym autorem łotewskim wysokiej jakości był Garlip Merkel, który był Niemcem i nie pisał po łotewsku, więc trudno go nazwać, że to jest jak literatura łotewska, więc zwalczenie Niemców dla Bałtów było ważne, ich wpływów. To nie jest tak, że to było mlekiem i miodem płynąca jakaś tam zgoda. To nieprawda, więc tu mamy jakąś idealizację. W październiku 1920 roku polscy delegaci zawarli zawieszenie broni z bolszewikami. Traktat Ryski, marzec 21. Dla Studnickiego traktat Ryski to była geopolityczna katastrofa. Czerwonym oddano Mińszczyznę, słusznie, sami Białorusini, i Witebszczyznę, słusznie, gdzie miała majątek ziemi rodzina matki Studnickiego. No tak, ojej. Polska delegacja lekką ręką oddała bolszewikom nie tylko znaną część Polski, ale i również narodu polskiego. To jest 79 strona. To jest Polska, która ma Wielkopolskę. Śląsku jeszcze do końca nie ma, to prawda, ale ma Wielkopolskę, a mimo to ledwo wygrała z tymi bolszewikami i była wdzięczna za pokój. A nie, że lekką ręką oddała. Więc to jest, mamy kolejne kłamstwo, albo przeinaczenie, albo ignorancję Zychowicza, bo to wszystko jedno, po prostu to jest nieprawda, to co on pisze. A historyk powinien pisać prawdę, historyk powinien analizować fakty. Dobrze, granice między Polską i Rosją 1772 nie były przypadkowe, mówił Studnicki. Urobiły ją dzieje dwóch wielkich, silnych organizmów politycznych walczących ze sobą. Nieprawda. Dwóch słabych.
dwóch słabych. Rosja przed Piotrem Wielkim nie jest jakimś super silnym krajem, jest dosyć ignoranckim, biednym krajem. A Polska akurat staje się słaba, kiedy tylko odpada od Sasów. Tutaj byłaby, słuchajcie, Sasi, to byłoby wielkie pole do popisu. Sasi, Unia Polsko-Saska dla germanofila, a nie jakieś tutaj XIX wieki, XX wieki. Więc to też nieprawda, to co pisał Studnicki tym razem. I Zychowicz oczywiście łyka wszystko, co napisał Studnicki, więc i on mówi nieprawdę i myśli nieprawdę. Słabo zaludnione, niezagospodarowane ziemie wschodnie w planach Studnickiego miały być naturalną przestrzenią dla rozwoju Polski. Jak? Słabo zaludnione, jeszcze w dodatku zaludnione Białorusinami i Ukraińcami, którzy z powodu głupiej polityki katolicyzacji tych ziem i pseudokatolicyzacji w postaci grekokatolicyzacji, co nie wiadomo, co to w ogóle miało niby być, się w ogóle nie spolonizowali i jeszcze to jest słabo zaludnione, to gdzie tu jest jakaś przestrzeń dla rozwoju Polski? A jeszcze bieda taka, że dzieci by nie miało z czego się urodzić, na czym wykarmić. Ogromne problemy były w latach 20. Wystarczy poczytać na przykład Briana Porter-Szyszca, jakie były problemy, żeby w ogóle wyżywić to całą Polskę w 20. latach. Bardzo charakterystyczna była scysja między Studnickim a premierem Wincentem Witosem w 21 roku. Witos powiedział, Polska jest i tak za duża, słusznie zresztą powiedział, bo granica zbyt rozciągnięta, trudna do obrony, gdy bolszewikom znowu odbiło. Na to Studnicki, to nie Polska jest za duża, tylko pan, panie premierze, jest za mały, żeby nią rządzić. Super po prostu. Idea Studnickiego była ideą trzeciej drogi. Odrzucał on zarówno koncepcję federalistyczną Piłsudskiego, jak i inkorporacyjną Dmowskiego. Propagował ideę Polski imperialnej. 81 strona. Polska nigdy imperium nie była. Polska była unią polsko-litewską. Unią dwóch państw, dużych państw. I potem od czasu Unii broniła swojego stanu posiadania. I właściwie jeden wypad na Moskwę, bo Mniszech coś tam wymyślił, a w Rosji była smuta. Jeden wypad na Inflanty przeciwko Szwedom, nieudany, tyle. Jedyny prawdziwy imperialny boom to jest Jan Olbracht, znacznie wcześniejszy czas, przed Unią, tak naprawdę, tą taką prawdziwą Unią stałą. Dobra, Studnicki sprzeciwiał się powstaniu Ukrainy, Litwy i Łotwy. Kim on kurde był, żeby się sprzeciwiać? Te narody dojrzały do swojej własnego jestestwa. Ukraińcy co chwilę bombardowali petycjami Polskę, że nie mają ukraińskich szkół, ukraińskim językiem, Litwini, Łotysze to samo. Litwiny nas nienawidzili, bo kombinowaliśmy, że Ligowski kombinował. Co to, kim ty jesteś, ty wariacie jeden Studnicki, żeby w ogóle hamować całych narodów powstanie? Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? A co wyobraża sobie Zychowicz, myśląc, że tak sobie można po prostu powiedzieć? Panie Zychowicz, a ja tak uważam, że pan nie ma prawa się nazywać Litwinem, bo ja na przykład nie uważam, że Litwa nigdy nie istniała. I co teraz pan zrobi z tym? Oczywiście żartuję, nie? Studnicki zawsze podkreślał, że był kresowiakiem z krwi i kości. To tak jak Zychowicz. Kochał ziemię wschodnie i świat polskiego ziemiaństwa, który od stuleci trwał nieprzerwanie na Litwie i Rusi. Tak, ten świat polskiego. W Tulczynie bito, na przykład u Szczęsnego Potockiego, w Tulczynie bito do nieprzytomności ludzi, bito dziewczyny kijem, bo matka Szczęsnego Potockiego sobie obzdrała ultrakatolicyzm i biła dziewczyny za najmniejszą płochość do krwi. Aha, no i oczywiście też zamordowali dziewczynę, w której Szczęsny Potocki się kochał i dlatego Szczęsny Potocki zwariował. To tylko taki fragment życia kresowego dla równowagi trochę, żeby nie było, że to takie wszystko piękne, cudowne. Teraz jest dużo wychodzi głupich książek o tym, że kompoty robiono na tych kresach i tak dalej. Się w ogóle nie mówi o tym, że oni się bali tych Ukraińców, wiedzieli, że kiedyś będzie problem, że się bali tych Litwinów, wiedzieli, że kiedyś będzie problem. W ogóle to jakoś tak nie, tylko kompoty są. No kompoty robiono, no dobra. Kim te żubry kresowe w ogóle myślą, że są w tych latach 20. I ciągle są trzy osoby, Studnicki i te dwa Mackiewicze. Kim oni kurde są? To jest przeżytek. Koniec z nimi.
jest błąd polskiej kolonizacji tych rejonów w czasach, kiedy nacjonalizmu nie było, to się mogło utrzymać, że jaśnie pan po polsku szwargocze, ale wokół niego wszyscy mówią dobry dzień, albo tajtis, fajtajtis, pajtajtis. Ale to się jest nie do utrzymania w 1920 latach. Zychowicz jest chyba nieświadomy w ogóle wielkich procesów dziejowych. Zresztą nie jest świadomy siły nacjonalizmu, nie jest świadomy takich w ogóle rzeczy. Nigdzie nie widać głębi przemyśleń na tych sprawach. On myśli, że to jest wszystko na zasadzie, że w kuluarach sobie coś odwrócisz, bo tak jest fajnie. No nie, tak historia nie działa. Generalnie Zychowicze byli załatwieni z momentem powstania nacjonalizmu litewskiego i białoruskiego. Nie ma prawa bytu Mackiewiczów. Nie ma prawa bytu. Ja nie mówię tego dlatego, że jestem jakimś komunistą czy coś, tylko po prostu nie ma jak. Zaczynają mieszkać w świecie, który przestaje istnieć. Nawet bez jakichkolwiek buntów. Teraz w latach dwudziestych, wczesnych latach dwudziestych Studnicki, jak pisze Zychowicz na stronie 87, Studnicki bardzo piętnował polską frankofilię. Wierzysz we Francję, jesteś dobrym polskim patriotą. Przeciwko tej świętości miał odwagę występować czołowy polski germanofil. Wskazywał na słabość Francji i strach Francji przed Niemcami, na słabość Polski i francuskie dążenie do sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Boże. Boże, Boże, Boże i Boże. Wszystkie cztery są głupie. Jaka słabość Francji? Francuzi właśnie natrzaskali Niemców w I wojnie światowej i powiedzieli Niemcom, że mają spierniczać i nie dokańczać tłumienia powstania wielkopolskiego, bo oni im z Paryża jedną po prostu. I nie ma tutaj żadnej słabości Francji, słabość Niemców. A Niemcy, przepraszam, przepraszam, Verzeihung, wracają do Berlina z powrotem. Strach Francji przed Niemcami? Jaki strach? Strach Francji przed Niemcami to jest tam kurde w 1935 może. Nawet wtedy nie. Słabość Polski, słabość Polski to wiadomo. Państwo dopiero się odrodziło, sklejało z trzech kawałków. No i francuskie dążenie do sojuszy ze Związkiem Sowieckim. Francja była czołowym państwem zwalczającym Związek Sowiecki, wspierających białych. Francja najpóźniej się pogodziła z tych wszystkich krajów ze Związkiem Sowieckim, jego istnieniem, dlatego że miała mnóstwo akcji carskich. Francuskie rodziny posiadające miały mnóstwo rozmaitych obligacji carskich i ono to wszystko było nic nie warte nagle, więc oni jak najbardziej chcieli utrzymać Rosję carską. A tak to, tutaj jest. Francja straciła w wojnie 1,7 miliona obywateli, a 4 miliony odniosło rany. I to jest prawda, że Francja miała 40 milionów mieszkańców, a Niemcy tam 57 czy coś takiego. Tak, tylko że Niemcy straciły 2,5 miliona mieszkańców, tych ludziów w wojnie i nie pamiętam ile odniosło rany, ale pewnie per analogiam jakieś 6 milionów, więc co to jest w ogóle za gadanie, tak? Bo sobie Studnicki policzył tylko straty francuskie, nie policzył sobie niemieckich, żeby sobie nie psuć humoru podczas picia kompotu na kresach. 87 strona. 88 strona. Oczywiście na papierze armia francuska wciąż była potęgą, największą armią lądową Starego Kontynentu. Setki tysięcy żołnierzy, czołgi, samoloty i działa. W zestawieniu z taką siłą rozbrojoną przez traktat warszalski Reichswehra wydawała się słabeuszem. Nie wydawała się, tylko była. Nic bardziej mylnego, przestrzegał Studnicki, dziś Francja góruje, ale jutro może się to zmienić. Potencjał wojenny Niemiec jest bowiem znacznie większy. Francja utraciła się 37% dorosłych mężczyzn do 50 roku życia. Pomimo zdobycia Alzacji, Lotaryngii i 3 milionów cudzoziemców nie posiada więcej ludności niż przed wojną. Francja się wludnia i tak dalej. Tutaj można powiedzieć, że prawdopodobnie dla Studnickiego ważniejsze byłoby to, że Francja murzynieje i inne rasistowskie pierdoły, natomiast Zychowicz się po prostu wycina. Na to wycinanie rasistowskich kawałków antyfrancuskich i antyteż żydowskich i tak dalej,
zwracał uwagę Krzysztof Wojczal na swoim blogu, do którego to blogu odsyła. I w ogóle odsyłam na kanał Wojczala też w tej sprawie. Linia Maginota była nie tylko gigantycznym stosem żelastwa i betonu, ale też była kwintesencją duszy francuskiej. Francuzi byli nastawieni defensywnie. A czemu nie? Odzyskali Alzację i Lotaryngię. No to czemu nie? Co za problem? W ogóle, słuchajcie, Studnicki naprawdę się zastanawiał, dlaczego, jeżeli wierzysz we Francję, jesteś dobrym polskim patriotem. Francja pomagała nam w XVI wieku przeciwko Austriakom. Pod koniec XVI wieku też przeciwko Austriakom. Układała się z Turcją i ułatwiło to nam stosunki z Turcją. Wsparła Jana Kazimierza. Zrobiła rozejm, de facto zrobiła nam wcześniej rozejm w Sztumskiej Wsi i Waldmarku. Wspierała Jana Kazimierza, wspierała Jana III Sobieskiego, wspierała Leszczyńskiego, wspierała te wszystkie sprawy. I Studnicki pyta, czemu wsparła powstanie wielkopolskie, uratowała je de facto, wsparła plebiscyty, de facto to ona dopilnowała plebiscytów śląskich, bo Anglicy i Włosi się wałkonili i byli negligent, jak to się mówi, zaniedbywali sprawę. No i cóż to w ogóle jest, że Studnicki, jaka to jest ogromna odklejka, że można w ogóle, że on się dziwił, czemu kochanie Francji to było oznaczało patriotyzm. No po prostu tak było, bo Francja to jest jedyny kraj, który nam ciągle pomagał. Nigdy nie było innego takiego kraju, po prostu. Węgry też nam najwięcej pomagały za Andegavenów. Jak się Andegavenowie nazywają pierwotnie? Anjou. Dziękuję. Trzecim powodem, dla którego Francja nie... Aha, a jak Węgrzy się dotarli do Polski podczas Ludwika Anjou, to Węgrzy nas okradali, a trzeba było po sprawiedliwość iść do Louisa d'Anjou, Ludwika Węgierskiego. Trzecim powodem, dla którego Francja nie mogła być dla Polski poważnym sojusznikiem, było lekceważenie sił Polski. Lekceważenie, dodajmy, niepozbawione racji. O ile we Francji dominowało maskowanie puszeniem kogucie ogona. Słuchajcie, to jest dowód siły, że Francja ma koguta w herbie, a nie wielkiego szponiastego orła, który nadrabia własną impotencję, jak niemiecki na przykład. O ile we Francji dominowało maskowanie puszeniem kogucie ogona, poczucie własnej słabości, w Polsce występowało zjawisko odwrotne, przecenianie sił własnych. O ile Polacy wyobrażali sobie, że są strategicznym sojusznikiem Francji w Europie Wschodniej, o tyle Francja obsadzała Polskę w roli ubogiej krewnej z prowincji. To jest kompletna bzdura. To jest kompletna bzdura, ponieważ carat też był słaby i też był sojusznikiem, to po pierwsze. Po drugie, do 1929 roku żyje Clemenceau i żyje Foch. Czyli mamy bardzo silnych przyjaciół we Francji. Także to są kompletne bzdury. Głównym celem polityki Paryża nad Wisłą było podsycanie antagonizmu polsko-niemieckiego. Francuzi rozumieli to, czego nie byli w stanie pojąć polscy mężowie stanu, że w momencie wojny między Polską a Niemcami przeciwko Szplitej wystąpi też Związek Sowiecki. A po cóż więc Francji sojusznik, który zostanie w kilka tygodni zdruzgotany? Clemenceau i Foch tak nie myśleli. Nie wiem, o jakich Francuzach on tutaj mówi. W żywotnym interesie Polski, zdaniem mówi Studnicki, a za nim to powtarza bezkrytycznie Zychowicz, bo mu się to podoba po prostu, bo Litwa by była w Polsce i że Niemcy, a ja lubię Niemców. W żywotnym interesie Polski, zdaniem Studnickiego, było przekonanie decydentów w Berlinie, że więcej zyskają na realizacji drugiego scenariusza, czyli sojusz z Polską przeciwko Rosji. W II Rzeczpospolitej dzisiaj stwierdzenie, że w razie wojny Niemcy pokonałyby Polskę, jest oczywistością. Potwierdziła to historia. W II Rzeczpospolitej traktowano to jako herezję. No i teraz Studnicki mówił, że jeżeli panuje przesąd w Polsce, że jeżeli będziemy zamilczali o naszych słabych stronach, to obcy nie będą mieli o tym pojęcia. To nie do końca tak. Polacy się tak cieszyli z odzyskania niepodległości, że przeceniali własne siły na zasadzie, że nie ma rzeczy niemożliwych, bo odzyskaliśmy niepodległość. To jest trochę psychologiczne ustawienie.
Tutaj niekoniecznie Studnicki wyróżnia się przytomnością umysłu. Równie dobrze można powiedzieć, że on jako Litwin nie czuł w ogóle bluesa, nie? Ale dobra. Egzystencja Polski jest nie do wytrzymania, pisał na początku lat 20. generał sztabu Hans von Seckt, ale jak przyszedł Adolf, to Adolf dał Polakom w styczniu 1934 roku deklarację niestosowania przemocy. Była to najwspanialsza rzecz, jaką mogła się Polsce przytrafić. Dzięki Hitlerowi Rzeczpospolita uciekła spod gilotyny. 99 strona. Jakiej gilotyny? A ile dywizji ma papież, przepraszam, Adolf w 34? No, not bloody likely uciekła spod gilotyny. Adolf jest słaby w 34. Przyjazna polityka Adolfa wobec Polski w latach 30. często wzbudza zakłopotanie. W 34. Piłsudski miał z Francuzami taki mały planik, żeby zrobić prewencyjną wojnę przeciwko Niemcom i Niemcom przygrzmocić. Ale Francuzi uważali, że lepsza jest defensywa, żeby rozsmarować Niemców o linię Maginot. No i tak się. No i Polacy też zaczęli tak kombinować, że lepsza jest defensywa. No i tyle. No, jakie tutaj zakłopotanie? Dlaczego Adolf potrzebował Polski do przyszłej planowanej wojny? W pierwszej fazie ataku Wehrmachtu na Francję rola Polski miała być bierna. Bardzo wielu ludzi, w tym także mój przyjaciel Szymon Gornowicz, uważają, że jest to oczywiste, że w Mein Kampf, że Francja ma dostać pierwsza, dopiero potem Adolf idzie na wschód. Jest to bardzo kontrowersyjna teza. Nic tego nie potwierdza. Cały czas Olebe i Lebensraum mnie pierniczy w tym swoim Mein Kampf, no to czemu niby miałby najpierw Francuzów tutaj odstraszać? Jeżeli Francuzi są już nastawieni na defensywę, no to... Władysław Studnicki, w przeciwieństwie do zwolenników przymierza z Zachodem, szukał sposobu wzmocnienia pozycji Rzeczpospolitej z układem z silniejszym partnerem. Jakim silniejszym? Adolf nic nie ma w 34 roku, to jest absurd. Że potencjalnie ma, że potencjalnie, a kto przewidzi, że pozwolą mu na remilitaryzację nad Reni, że się zaperzą i pacyfizm będzie górę, kto mógł to przewidzieć? Także Studnicki po prostu trafił, a nie tutaj wymyślił. Studnicki uważał, że Polacy i Niemcy powinni wspólnie rozebrać Czechosłowację. Byłaby to komunia polska, polsko-węgierska-rumuńska i komunia pruska-austriacko-rosyjska, tak samo to był niegdyś rozbiór Polski. Komunia? Co za katolicko-oszołomskie teksty. W 1926 roku rozczarowany, podobnie jak Piłsudski, słabością rozmaitych rządów, poparł zamach majowy. Ale nie podobało mu się dążenie do monopartyjności, nie podobał mu się proces brzeski, nie podobała mu się Bereza, bla, 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 bla. W lutym 1938 sanacyjni w odwecie za rzekomo obrazę Piłsudskiego rozbili jakiegoś profesorowi oko, Stanisławowi Cywińskiemu rozbili oko. No i Studnicki się dowiedział ten skandalu i napisał do Rydza Śmigłego. I tutaj jest o Studnicki, tak, był człowiekiem o dużej odwadze cywilnej, był również zwolennikiem wolności jednostki. To był stary dziad, urodzony w 1837 roku, co starym ludziom więcej wolno, z czego korzysta na przykład Janusz Korwin-Mikke w naszych czasach. Więc facet, który jest urodzony w 1837 roku, gada sobie tam coś o tym, że nie fajnie, że jakiegoś profesora pobili sanacyjni siepacze i z tego coś wynika, jakaś odwaga cywilna, naprawdę. Zresztą Piłsudskiego Studnicki rozczulał, co pisał sam Zychowicz, jak taki wariat troszeczkę, kochany wariat Studnicki. No i tutaj Studnicki był przeciwnikiem etatyzmu, socjalizmu i zamordyzmu. No tak, ale rasistą był. Pod koniec będzie Zychowicz zakłamywał rzeczywistość, że niby nie był, ale był. Studnicki w tym czasie się ożenił, ożenił, jak nie w tym czasie, tylko mamy nagle, nie wiadomo czemu,
cofkę do 24 roku. Typowy chaos dat, typowy dla kiepskich historyków, takie łażenie, że tutaj mamy wycieczkę do tego, że udowodnić z góry przyjęte tezy, tutaj rację ma oczywiście Krzysztof Wojczal, że Zychowicza nie interesuje w ogóle prawda historyczna, tylko z góry przyjęte tezy. To jest polityk, to nie jest historyk. No i tutaj w 24 roku Alina Brylińska urodziła się w Kursku, też kolejna, kurde, kresowianka, nawet Rosjanka praktycznie, w rodzinie zamożnego polskiego przedsiębiorcy naftowego. Gdy Polska zyskała niepodległość, studiowała na Oksfordzie. Porzuciła jednak obiecującą karierę naukową w Wielkiej Brytanii i zdecydowała się wrócić do kraju, no bo Brytyjczykom to zawsze trzeba powiedzieć zdecydowanie nie. W 1934 roku studnicy przenieśli się z Wilna do Warszawy. No i tam łazili do nich różni tam odklejeńcy, i Studnicki się naraził, słuchaj, ta w 30 roku, czyli jeszcze zanim się przeprowadzali do Warszawy, mamy znowu chaos typowy dla kiepskich historyków. W 30 roku naraził się, że mówił o tym, że nie należy gnębić, się wstawił za mniejszością niemiecką na Śląsku. I mówił, że wojewoda śląski Grażyński, były powstaniec śląski, walczy na Śląsku z wpływami niemieckimi mniej więcej tymi samymi metodami, jakimi Hakata walczyła kiedyś pod wpływami polskimi w zaborze pruskim. 117 strona. No i mówiono, że to jest bardzo niedobrze i proces ruszył w 1932 roku. Studnicki powiedział, że no, Herzen doradzał, żeby nie gnoić mniejszości. No, i Studnicki proces oczywiście przegrał, bo to jest skandal, żeby porównywać antyterrorystyczną działalność, bo to, co robili Niemcy na Śląsku, to była działalność terrorystyczna, tak byśmy dzisiaj mogli to powiedzieć. Freikorpsy i te inne takie różne dziwne twory. I ukrócenie terroryzmu niemieckiego na Śląsku porównać do Hakaty, no nieźle. A przy okazji nie mylcie Hakaty z komisją kolonizacyjną. Komisja kolonizacyjna była spoczko, powstała w latach 70. czy jakoś tak, 1870. A Hakata to są 1890 lata i to jest strasznie agresywny niemiecki germanizm. Liczni intelektualiści go lubili. Te liczni intelektualiści to jest jakiś Swaniewicz, a potem znalazł Józef Mackiewicz, bo cały czas te trzy żubry kresowe, nie? Studnicki, Mackiewicz i drugi Mackiewicz. Nie, no tutaj aż cudem, że jakiś Swaniewicz też przy okazji, przez przypadek, krajan Studnickiego z Dyneburga oczywiście, też kolejny Litwos, wariat. 122 strona tych czterech typków z Litwy, oczywiście, czy tam innych inflant, to oczywiście jest cały uniwersum pana Zychowicza. Na przełomie 38 i 39 roku Europa stanęła na krawędzi wojny. Władysław Studnicki mógł być usatysfakcjonowany. Super po prostu. Wreszcie po tylu latach i wyrzeczeń polska dyplomacja prowadziła politykę zgodną z jego koncepcjami, czyli tutaj jak najbardziej po stronie tego. No i tutaj mamy znowu gadanie o tej autostracie kolei eksterytorialnej, tak jakby Adolf grzecznie o to prosił, mimo że tupał nogami i generalnie straszył, odkąd zajął Czechosłowację, miał zająć tylko Sudety, więc już wszystkich okłamał i nikt normalny by Adolfowi w niczym nie zaufał po... zrobiłem gest Adolfa, nie, to był gest Goebbelsa taki na boki. 130 strona. To jest kompletny absurd w momencie, kiedy Czechosłowacja jest cała zjedzona przez Hitlera, a miała być zjedzone tylko Sudety. Od tego momentu nikt nigdy już Adolfowi nie zaufał. Natomiast Zychowicz chce, żebyśmy my mu zaufali w pewien sposób, jako czytelnicy. No i że niby tu nadal byłyby tu możliwe. Słuchajcie, to było tak, zajęcie Czechosłowacji było takim szokiem dla wszystkich. Neville Chamberlain zmienił całą swoją politykę, no więc i Polska zmieniła politykę, ale nie dlatego, że Anglia zmieniła, tylko że sytuacja się zmieniła. Więc to jest ciągle jakieś głupoty. Wielka Brytania rozumiała, że jest żywotnym interesem zagraża wrastająca potęga Niemiec. No kurde, ślepy by to zauważył. Nie była jednak gotowa na wojnę. To nie do końca tak. Wielka Brytania miała sojusz z Francją, a z Francją razem były silniejsze od Niemiec. Były gotowe na wojnę.
Niekoniecznie do przyjścia nam z pomocą na czas, no ale myśmy się mieli bronić 2 do 5 miesięcy, o czym Zychowicz oczywiście nie wspomina, tak? Zależnie czy rozmawiali z Beckiem, czy rozmawiali z Rydzem Śmigłym, Anglicy i Francuzi dostawali zawsze to samą odpowiedź. Jak długo będziecie się bronić? No będziemy defend ourselves, se défendre, będziemy się bronić 2 do 5 miesięcy. No dobra, 2 do 5 miesięcy to by myślę, że spokojnie by się Francuzi wytoczyli cali, a nie tylko częściowo do Sary. A i Anglicy, więc by Rzeszę mogli pobombardować. Także tego. Gwarancja ta miała na celu zajęcie Niemiec kilkumiesięczną wojną z Polską, podczas których Anglia uczyniłaby znaczne postępy w przygotowaniu wojennym. 132 strona. Jakie kilkumiesięczne? Czyli Studnicki tak samo jak on nie był taki genialny, bo tak samo jak wszyscy inni uważali, że Polska będzie walczyć parę miesięcy. Jak zająć? Gwarancja była zrobiona dlatego, że trzeba było wypróbować coś innego. Jeżeli Czechy nie dostały gwarancji, zgodzono się oddać Sudety, to trzeba było zmienić politykę i Polsce dać bezwzględne gwarancje. Zresztą nie takie bezwzględne, bo trzeba pamiętać, że od razu mówiono, że linia Kersona będzie preferowana, ponieważ jest to koniec zasiedlenia etnicznego Polski. Tu cię boli Zychowicz i tu bolało Studnickiego, bo to Litwosy. Zamiast normalnie mieszkać w Warszawie, czyli tak mieszkał w Warszawie od 1934 roku, to się upierał, żeby tam ratować jakieś powidła i inne kompoty na wschodzie, gdzie w ogóle Polaków prawie nie ma. No i w związku z tym jest tutaj, dlatego zresztą jest ta głupia książka Zychowicza, którą już przeglądałem i którą będę jeszcze omawiał, Wołyń zdradzony. Nikt tak naprawdę nikogo nie obchodziły te kresy. Niech to wreszcie ludzie zrozumieją. Kresy mało kogo obchodziły. Trochę Sikorskiego, trochę Piłsudskiego, ale on gryzł glebę od 1935 roku. No to nikogo nie obchodziło to, no. Się zaperzyły się, bo za dużo było żubrów w tym rządzie londyńskim, no to po prostu Churchill ich ominął, no i tyle, no co miał zrobić z wariatami, tak? Więc Chamberlain, jak nam dawał gwarancję, to on dawał nam gwarancję linia Curzona, dawał nam gwarancję niezawisłości, niepodległości. Nie dawał nam gwarancji posiadania tych wszystkich naszych kolonii na wschodzie. I teraz jest taka sprawa, że Anglicy mogli myśleć w 1945 roku, że wszystkiego dopełnili, dlatego że wszystko miało być. Stalin miał się zgodzić na to, że oba środowiska, londyńskie i lubelskie, będą tak samo, a to zostało zdradzone. Roosevelt nie chciał z tym nic zrobić, Churchill musiał poczekać na Trumana, zaczął robić unthinkable, szykować operację. Truman powiedział, że Amerykanów nie namówi drugi raz do wojny, no i się skończyło. Czyli Churchill do ostatniego momentu walczył o Polskę kersonowską i Polska kersonowska, żeby była niepodległa, tyle ile wywalczył. Tak mógł walczyć jak mógł, tak? Natomiast ten realista Zychowicz tego nie rozumie. On każe Churchillowi po prostu się rzucić rejtanem, najlepiej kurde z Gwardią Pałacową Buckingham Palace, żeby ruszyli prost na Kreml, tak? Taki to jest realizm. Od Anglików oczekuję skrajnego idealizmu, a Anglia i tak była idealistyczna. To jest jedyny kraj, który wypowiedział wojnę innemu państwu, przy czym ciągnął za szmaty Francję, bo Francja też niby, ale ciągnięta przez szmaty przez Anglię, bo Anglia i Francja działały w porozumieniu. Niestety od 4 do 7 września się kłóciły, jak pisze pan Mazur, w swojej książce o Wojciech, chyba on jest Mazur, w swojej książce o bitwie powietrznej nad Rzeszą planowanej i rozpoczętej napadem, najazdem, nalotem nad Wilhelmshaven. Więc czy RAF ma wspierać francuską ofensywę w Sarze, czy też, co jest łatwiej, ze względu na to, gdzie lotniska są położone, bo to jest też szybciej, prawda? Bo z Anglii mogą rozwalać Wilhelmshaven, ale do Sary to jest trochę daleko. Trzeba by zrobić dodatkowe lotniska dla RAF-u we Francji, to jest trudne, więc kłótnie, a Francuzi się bali, że po 3 dniach polskie lotnictwo
Więc całe 2000 samolotów niemieckich jest z powrotem od razu do cofnięcia na front zachodni. Tak to wyglądało. W związku z tym rotacja jak najbardziej i to wszystko było tam. I oni i Francuzi byli we wszystkim silniejsi troszeczkę, z wyjątkiem taktyki i lotnictwa właśnie, więc potrzebowali wsparcia RAF-u. No i ta kłótnia, stracono kilka dni, no ale myśmy się bronili 10 dni, no może 12. No i de facto, a nie półtora, jak się kłamie, miesiąca, czy tam miesiąc, bo kock i ten to jest dobijanie termopilców, a nie żadne tam. Więc oczywiście to są bzdury. Dobrze, akcja ratowania Polski przed klęską Studnicki prowadził nie tylko wbrew rządowi Polski, no nie robił żadnej akcji, po prostu gardłował i gadał głupot. Spośród Polski generał Studnicki najwyżej cenił Kazimierza Sosnkowskiego, najinteligentniejszego, ale właściwie nie jest nigdzie powiedziane, dlaczego niby ten Sosnkowski jest. On zawsze w każdej książce Cechowicza jest w ogóle jakimś übermenschem. Działania Studnickiego spotkały się z bardzo złą reakcją władz. Wylądował, chciano go zamknąć i zamkniętego w Perysie Kartuskiej, podważanie wiary w zwycięstwo Armii Polskiej nad Niemcami. I tutaj, że jak to w ogóle możliwe, jak to w ogóle, no kurde, był przepis o defetyzmie, nie wolno tak gadać. Chciał swoje plany przeforsować, to trzeba było pójść do Rydza Śmigłego i z nim gadać. Uwzględnij pan to, co ja mówię, a nie, że sobie będzie drukował pamflety, które wyglądały jak defetyzm, że przegramy, bo mówił, że przegramy. No to jest defetyzm, to podpada pod paragraf, sąd jest nad Studnickim, jest 100% właściwy. 146 strona. Może by Zychowicz spytał o to prawnika bądź co bądź, czyli pana Bartosiaka na przykład. On mu powie, że jeżeli są przepisy antydefetystyczne, to są przepisy antydefetystyczne. Chociaż sam on wprowadzał defetyzm, ale dzisiaj nie ma przepisów antydefetystycznych, więc dzisiaj defetyzując, Bartosiak nie łamie prawa, natomiast chociaż to jest de facto defetyzm, to co on przedstawiał w tych swoich fazach, kiedy się bał, bo on miał to te fazy wielkiej neo-jagiellońskiej Polski, to są inne fazy, ale jak się bał, no to defetyzował, tylko że dzisiaj jest to legalne, bo jesteśmy w demokracji liberalnej, a wtedy Polska była taką demokracją starego typu i defetyzm był karalny. Mieszkanie przy Wiejskiej było salonem politycznym, gdzie odbywały się różne spotkania. Bywali młodzi działacze ONR-u, a później będzie próbował nas Zychowicz przekonać, że on potępiał ONR. No to byli u niego na herbatce, czy potępiał ONR? Młodzi działacze ONR-u, młodzi żydowscy też, aszyści, jacyś radykalni z syjonistycznej organizacji Jerozolima Wyzwolona. Okej, jeżeli oni byli syjonistami, to byli co najwyżej nacjonalistami, a nie aszystami. Dlatego, że syjonizm to nic innego jak dążenie do powstania niezależnego państwa żydowskiego. To nie ma żadnego powodu, żeby nazwać ich aszystami. Mogą być agresywnymi nacjonalistami najwyżej. Także oczywiście Zychowicz, tak jak Zychowicz nie rozumie różnicy między inwazją i interwencją, nie rozumie różnicy między koalicją i sojuszem, nie rozumie też oczywiście różnicy między nacjonalizmem i aszyzmem. A co tam? Ważne, żeby Dyneburg i Wilno były w Polsce. Liczne kontakty i znajomości Studnickiego nie przekładały się niestety na konkretny efekt polityczny. Jego postulaty, zawarcia przymierza z Niemcami, odrzucenia oferty sojuszu z Wielką Brytanią, sojuszu w cudzysłowie, nie znalazły zrozumienia. No i bardzo dobrze, bo to nie były żadne propozycje, po prostu jeden jakiś stary dziad gadał głupoty i tyle. To tak jak można nazwać, że nie wiem, na tej zasadzie, że propozycje na przykład Grzegorza Brauna to są jakieś konkretne propozycje. Studnicki uważał, że wszystko, względy gospodarcze, polityczne i geograficzne przemawiają za tym, że Polska wróciła do polityki proniemieckiej, do polityki, którą uprawiała w latach 1934-38, strona 157. Nie było takiej polityki, nie było polityki proniemieckiej nigdy. Wołają u nas, nie oddamy Gdańska. Woła Studnicki, a oddać można tylko to, co się posiada. Czy Polska posiada Gdańsk? Zarówno administracja gdańska, jak i jego ludność jest niemiecka, jest narodowo-socjalistyczna, jest członkiem
partii, cząstką partii rządzącej, rządzonej z Berlina. To stan faktyczny. Tak, panie Studnicki, panie Zychowicz, ale Gdańsk to także Westerplatte, które dali nam Anglicy. Tak jak Francuzi dali, chcieli dać nam Śląsk, ostatecznie tylko przypilnowali dobrze plebiscytów, to tak Westerplatte dali nam Brytyjczycy. O tym też warto pamiętać, niewdzięczny ludu Polski. I Westerplatte i kontrola nad, de facto kontrola wojskowa jakaś tam nad Gdańskiem była, do tego stopnia, że milicje gdańskie nie mogłyby pokonać garnizonu Westerplatte, dopiero wsparte przez, przez pancernik kieszonkowy Schleswig-Holstein i przez inne jednostki niemieckie dopiero to było możliwe. Także myśmy mieli kontrolę wojskową nad Gdańskiem i to jest nie byle co. I stracić to jest głupio. Dobrze, Studnicki nie tylko przewidział klęskę Polskę w wojnie z Niemcami, ale też zdradę aliantów. Że wiemy, jak znaczne ofiary ludzkie wywołała pierwsza wojna światowa, to przecież druga będzie jeszcze gorsza, bo rozwój artylerii, lotnictwa. Polska powinna zwrócić się bezpośrednio do zaprzyjaźnionych państw, które mają dobre stosunki z Niemcami, czyli do Włoch i Węgier. Piękna rada, żeby zwrócić się do Italii. Italia to ten trup, który miał 90 dywizji na papierze, a tak naprawdę wszyscy okłamywali Mussoliniego i tak naprawdę miał 50 słabych dywizji. Studnicki wydał tą wobec nadchodzącej II wojny. Zostało to skonfiskowane, on się odwoływał i nie został odskonfiskowany, nie został dopuszczony, nie został nadal, mimo to. Władysław Studnicki sądził o Niemcach, wiemy, ale co Niemcy sądzili o Studnickim? O Jezu, bardzo ciekawe. Erik Maszke, Uniwersytetu w Jenie, w 1936, że Studnicki jest jakby, jego książka jest uzasadnieniem obecnej polityki Niemiec, polsko-niemieckiej. Sprawa polska jest sprawą antyrosyjską, a nie antyniemiecką. Ambasador von Moltke też coś mówił. Okej. Okay. Postawa znowu jest jest dziwaczne niemieckie te, że jakieś Wilno jest ważne, a tak naprawdę dla Polaków ważny był Śląsk. Bez silnego przemysłu Polska po prostu nie istnieje jako samodzielne państwo. Wolne miasto Gdańsk było, no i tutaj, więc słuchajcie, ten Studnicki był tak doceniony przez Niemców, że całe dwie osoby, aha, jeszcze baron Manteuffel, okej. Okay. Wolne miasto Gdańsk było dziwolągiem, tykającą bombą, tylko Manteuffelowie byli tak przemieszani z Polską, jest taki historyk Manteuffel, wywodzący się od tych Manteuffelów saskich, którzy byli tak połączeni po prostu z Polską, że cokolwiek by tam proniemieckiego powiedziano w Polsce, to o, jaki pięknie, Polacy coś napisali. No to są tak na tej zasadzie jak propolskizm niektórych Habsburgów. Po prostu robi wodkę, woda mineralna, Rzymiec. To jest śmieszne po prostu. Wolne miasto Gdańsk było dziwolągiem tykającą bombą, którą Francuzi po pierwszej wojnie podłożyli pod Europę Wschodnią. Francuzi po pierwszej wojnie podłożyli wolne miasto Gdańsk pod Europę Wschodnią. Twór ten zatruwał stosunki między Polską a Niemcami. To jest kłamstwo. 167 strona. Kolejne kłamstwo Zychowicza. Już nie wiem nawet, które. Już nawet nie liczę, bo to... Francja chciała dać Gdańsk nam, a Niemców wysiedlić. Po prostu. Po prostu. Tak jak Alzacy i Lotaryngię wzięli i tych, co się uważali za Niemców, to i już. No w końcu kto wygrał wojnę, tak? Francja, pierwszą światową. Ale nacisk anglosasów spowodował, że wolne miasto Gdańsk zostało właśnie takim dziwnym tworem. Więc to nie jest wina Francji, tylko anglosasów, jak już. I tutaj, gdzie naprawdę by się można przypierniczyć do anglosasów, to Zychowicz tego albo nie wie, albo nie chce tego zrobić. Nie wiem czemu. To jest po prostu ta... To jest najbardziej, słuchajcie, ja czytałem mnóstwo głupich książek historycznych, złych książek historycznych. Erik von Kühnelt-Leddin na przykład, Ślepy Tor. Oczywiście Zychowicz ceni tą książkę, bo to jest takie same badziewie jak jego książki. Ale naprawdę to jest ekstra klasa po prostu badziewności.
Jeśli chodzi dowolność, kompletna dowolność. Na przykład mi się na przykład Rapallo podobało, na przykład. Mogłoby mi się podobało. I teraz ustawię, że na przykład to było dla nas dobrze, bo no bo to było dobrze, że Rosja i Niemcy już ze sobą się nie konkurują i tak dalej, podważyli nasze granice, to może byśmy mogli sobie na przykład jakoś tam w kontakcie z Rosją i Niemcami wspólnie wypracować na nowo ciekawie, żeby Dyneburg był na przykład u nas. Wiecie, to tak, można tak się bawić, ale to nie jest historiografia, to jest polityka historyczna, to jest propaganda. Jeżeli chodzi o Polaków żyjących na terenie miasta, mogliby zostać przeniesieni do Wrzeszcza w ten sposób przyjaźni. Czyli słuchajcie, Francuzi, o czym oczywiście Zychowicz ani słowem się nie zająknie, chcieli wysiedlić Niemców, natomiast germanofil Studnicki chciał wysiedlić Polaków do Wrzeszcza, nie? Okej. Wielki patriota polski. Według Zychowicza. Włosi działali również w Berlinie. Bernardo Atolico, coś tam, że Studnicki niby tam dobre, coś tam. I Niemcy, mając w kieszeni porozumienie ze Związkiem Sowieckim, już nie zamierzali iść na żadne kompromisy, było za późno. Stalin, który był wytrawnym graczem, niemiecką ofertę oczywiście przyjął, rozumiał bowiem, że musi zrobić wszystko, by odwlec w czasie atak Hitlera na własne państwo. Należy zawrzeć z nim przejściowy sojusz. Tak, sowiecki dyktator był wielkim zbrodniarzem, ale jako polityk wielokrotnie przewyższał Józefa Becka. 179. Beck nie był taki zły. Beck na przykład, on jest tak. Tak, wstrzymał przez chwilę mobilizację, a potem to olał i zrobił mobilizację. I tak by nie wiadomo, czy zrobiono więcej by mógł zrobić. Wydał bitwę graniczną, ponieważ Polska tak wyglądała, że musiał zrobić bitwę graniczną. I w tym pakt Ribbentrop-Beck, Zychowicz kłamie o Becku z kolei, że Beck nie mógł przyjąć i śmigły nie mogli, nie powinni przyjąć bitwy granicznej. Oni mieli wyboru. Niemcy dziurawiły Polskę w Prusach Wschodnich od południa. Musieli Polacy stoczyć bitwę graniczną. Innej się nie dało stoczyć. Studnicki dowodził, że Trzecia Rzesza, rezygnując z porozumienia z Polską, straciła najpoważniejszego sojusznika do przyszłej walki z Sowietami. Samych Sowietów puszczała w głąb Europy Wschodniej, pogarszając swoją pozycję strategiczną. Co Trzecia Rzesza straciła na sojuszu z Sowietami? Że dopuściła ich do Bałkanów? No i co? Nic nie straciła. Spokój zyskała i mogła się rzucić na zachód. Nic nie straciła. Niemcom wypowiedziały wojnę Wielka Brytania i Francja, strona 194. Za tym gestem nie poszły jednak żadne realne działania. Francuzi nie zamierzali wyściubić nosa poza linię Maginota. Polska, jak przewidział Studnicki, konała w samotności. Bzdura na resorach. Francuzi zrobili od 7 do 12 ofensywę w Sarze, a Anglicy niszczyli niemiecką flotę handlową i U-boty zbombardowali Wilhelmshaven. A potem Polska padła i nie było już komu pomóc. Taka jest prawda. Zychowicz łże jak zawsze. Zdrada aliantów, to jest kłamstwo, nie ma żadnej zdrady, a tak swoją drogą to jest prawda to, co mówił Krzysztof Wojczal, że Wieczorkiewicz, czyli guru Zychowicza, w swoich ostatnich pismach pisał, że Francja nas jednak nie zdradziła. Całe lata uważał, że Francja nas zdradziła, ale stwierdził potem, że jednak nie. Natomiast Zychowicz chyba celowo albo z głupoty, albo z przeoczenia, albo celowo nie zauważa tego w ogóle. To tak samo jak wiele osób uważało, wiele osób na przykład nie wie, że Rousseau wszystkie swoje poglądy antyoświeceniowe odwołał na trochę przed śmiercią, ale i wysłał w tej sprawie list do Diderota, ale Diderot stwierdził, że i tak by nikt w to nie uwierzył i nie puścił tego w obieg, chociaż Rousseau na to liczył. No to tak już jest, niestety. Oczywiście poglądy Rousseau to jeden wielki bełkot, natomiast jakieś ludystyczne głupoty. I tak samo głupotą było to, że Wieczorkiewicz uważał w
też wyszedł od założonej tezy i próbował pod tezę usypać, że Francuzi nas zdradzili. No ale jako historyk, który jednak prawdę miał za coś ważnego, zauważył, że tak nie było i skorygował ten błąd. Natomiast Zychowicz go oczywiście nie skorygował. Gdyby Studnicki mówił, gdyby połowa armii niemieckiej była w Polsce, a Francja i Anglia mogłyby przez Belgię i Holandię zaatakować Niemcy, zająć Zagłębie Rury, zbombardować Hamburg i Bremę, czekały, nie przyszły Polsce z pomocą. Gdy połowa armii niemieckiej była w Polsce? No właśnie, tylko połowa. Więc to nie było takie proste. Na przykład na odcinku Sary Niemcy mieli przewagę liczebną. Niewielką, ale mieli. No to próbuj robić taką inwazję. Próbuj przestawić szybko armię z defensywną na ofensywną. Na co liczyli alianci? Liczyli na to, że Niemcy się po prostu zesrają tego 3 września i odpuszczą. Po prostu. Dlaczego tak myśleli? Dlatego, że już tak raz było. Jak Chamberlain potwierdził pod koniec września, to był 26, jakoś tak, sierpnia, gwarancję dla Polski, to Adolf się przestraszył na tydzień. I odłożył. Studnicki poinformował Niemców 14 listopada 1939 roku, że jest zaprzyjaźniony nie tylko z czołowymi polskimi politykami, ale że osobiście zna Ribbentropa. Niemcy wyrazili zainteresowanie i zaczęli się zastanawiać, czy pertraktować tutaj i tak dalej. Przepraszam, 14 września oczywiście. 14 września, bo chyba listopada powiedziałem. 17 na 18 września Józef Beck przekroczył granicę rumuńską. To się działo jednocześnie. Studnicki chciał przekonać Hansa Franka, że sojusz z bolszewikami może się wydawać dzisiaj korzystny, ale w przyszłości może Niemców drogo kosztować. Oddać granicę Sowietom Galicję Wschodnią, to przecież, która należała dawniej do Austro-Węgier przecież, Niemcy otwierali bolszewikom drogę do Europy Południowo-Wschodniej. Nic nie kosztowało Niemców sojusz ze Stalinem, nic, absolutnie nic. Nawet zyski mieli niesamowite, bombardowali potem Londyn paliwem z Rosji zamiast syntetykami i tymi innymi i drogą rumuńską ropą. Dobra, tu jest rozmowy. Z polskim germanofilem w październiku podjęli Johann Wülisch i Dagobert Dürr. Zaprosili go do Berlina, gdzie miały się odbyć konkretne pertraktacje na wyższym szczeblu. Niemcy, sprawa ta świadczy o tym, że Niemcy chcieli podjąć negocjacje z całym środowiskiem germanofilskim, ale to była tylko, no i tutaj, aha, Studnicki, Niemcy jednak wiedzieli, że Studnicki nie ma zaplecza i gestapo to wykorzystało, gestapo było zawsze przeciwko Studnickiemu, no może dlatego, że było rasistowskie i tyle. I bo tu nie ma właściwie dlaczego gestapo tak bardzo nienawidziło Studnickiego. Przypuszczam, że byłoby rasistowskie po prostu. Natomiast wojskowi niemieccy już mniej. Choć obraz Wehrmachtu zapamiętany przez Studnickiego był idealizowany, rzeczywiście wielu niemieckich oficerów z odrazą odnosiło się do krwawych mordów, jakie na Polakach dopuszczały się gestapo i SS. Na przykład generał Johannes Blaskowitz. 2007. Ja pamiętam, jak jeszcze całe dwa inne nazwiska w obłędzie 44 wymyślił, znalazł Zychowicz jako tych Niemców, co współczyli Polaków. No całe 3 osoby, brawo. Mnóstwo Niemców, 3 osoby. Tak samo jak ma mnóstwo Polaków chwaliło Studnickiego, 3 osoby, 3 żubrów kresowych, tak samo tu mamy mnóstwo Niemców, którzy byli gotowi złagodzić politykę wobec Polaków, całe 3 osoby, mnóstwo. W połowie października, jak ktoś chce zobaczyć mrówkę jako słonia, to zobaczy. W połowie października 1939 Hitler zrezygnował z koncepcji Polski kadłubkowej i zdecydował się utworzyć generalne gubernatorstwo. Protest Józefa Stalina 25 września, że nie ma w ogóle Polska powstać w żadnej formie, uraz Adolfa do Polaków, że odrzucili jego propozycje. Jakie propozycje? Wściekłość Führera wywołały mordy na niemieckiej ludności cywilnej, jakich w Bydgoszczy i innych miastach Pomorza dopuścili się maruderzy z polskiej armii i polscy cywile. Może dlatego, że tam działała niemiecka piąta kolumna i były mordy w obie strony, co?
Także mamy tutaj na 208 stronie w bardzo kontrowersyjnej sprawie Zychowicz staje po stronie Niemców. Tak, tak przy okazji, nie? Tylko nadmienię. Trzecia punkt, brak licznego polskiego środowiska, oczywiście no, gotowy podjąć kolaborację z Niemcami. No tak, oczywiście, no, przez ten Studnicki pitał patykiem na wodzie, przez to w ogóle jest absurd. Z oceną tutaj ludzie, którzy uważali, że Studnicki w ogóle miał jakiś pomysł, to Cat Mackiewicz, profesor Wieczorkiewicz i profesor Jerzy Łojek, a także znawca relacji polsko-niemieckich Jerzy Krasuski. Ja czytałem Krasuskiego, nie wydaje mi się, że on by to poparł. O Wieczorkiewiczu już mówiliśmy, że on pod koniec życia zmieniał zdania, a Jerzy Łojek to jest gość od XVIII wieku. I teraz powiecie, ja też znam XVIII wieku i to się zgadza, tylko że ja nie formułuję jakichś swoich wielkich tez, tylko atakuję głupie tezy Zychowicza, który się zna tylko na II wojnie światowej, a tak naprawdę to nie zna się nawet na nim. I on tutaj mówił, że walczy tradycja II Rzeszy z tradycją III Rzeszy. Z II Rzeszą by się dogadał, a z III nie. Czytam odwrotnie, to są jego, albo że dogadałby się z armią, ale z SS nie i tak dalej. Tu mamy, to jest świat wewnętrzny Studnickiego, prawdopodobnie nie przekładający się na nic. Tutaj mamy Studnickiego, sobie zanotowałem Nietzsche ze znakiem zapytania. Dlaczego? Zobaczcie, on wyraźnie wygląda tak, jakby naśladował fryzurę Friedrycha Nietzsche. Jakoś tak konsekwentnie, za każdym razem jest podobnie. No nie wiem, może nadinterpretuję, ale dobra, tu mamy tutaj, zobaczcie, jakie, że także tutaj mamy jego cesarska mość Wilhelm II Hohenzollern, wskrzesiciel państwa polskiego. Dacie wiarę? Taki podpis? Jego cesarska mość Wilhelm II. A nie wystarczy po prostu Wilhelm II, cesarz Niemców? Nie wystarczy? Musi być jego cesarska mość Wilhelm II Hohenzollern, wskrzesiciel państwa polskiego? Zresztą sam Zychowicz mówi, że jest, kto tu jest germanofilem? Zastanawiam się, czy tutaj germanofilem jest ten człowiek? Ten człowiek? A może jednak ten, który o nim pisze? Studnicki przekonywał, że miliony Polaków po złamaniu się ich państwa znalazły się w desperacji. Jeżeli Berlin nie da im nadziei na jego odbudowę, będą gotowi do najbardziej ryzykanckich poczynań przeciwko Niemcom. No to jest oczywiście prawda, to jest jakby common knowledge, nie? Dlatego mówił, że to AK się całe tam rozwinie, czy tam coś w tym stylu i tak dalej. W rozmowach z Niemcami jako tłumacz brał udział Wincenty Trzciński. Studnicki bowiem potrafił czytać po niemiecku, ale płynna rozmowa, szczególnie na tematy fachowe, sprawiały mu sporą trudność. Trochę dziwne. Hans Frank dał mu egzemplarz Mein Kampf, ale ten chciał, żeby memoriał przeczytał Studnicki, jego memoriał, ale ten przyjął, ale olał. Wielu konspiratorom imponowała harda postawa Studnickiego w kontaktach z Niemcami, jego bezprzykładna odwaga w rozmowach z Gestapo. Wspominał prezes RGO Stanisław Wachowiak, budziła powszechny podziw. Ciekawe, że to jest tylko na emigracji jeszcze. Raczej natomiast Mikołajczyk powiedział, że akcja Studnickiego nie miała ze sobą oparcia i oczywiście ogromna ilość, sam Zychowicz jest zmuszony to przyznać, że ogromna ilość zarówno tych Polaków, działaczy polskich w Polsce, jak i działaczy polskich w Londynie była zdaniem, że nikt nie. Tutaj znany jest tylko jeden poważny atak na polskiego germanofila. 5 stycznia 1940 roku przypuściła gazeta Polska żyje.
że pan Władysław Studnicki, jak się tam w latach Wielkiej Wojny podpisywał, Władysław Ritter Gitzberg von Studnicki, od 30 lat obłędny maniak lizania pruskich butów. Zachłystywał się w wileńskim słowie hymnami na cześć Germanii, przy okazji szkalując i denuncjując co dzielniejszych Polaków. Zhańbił się sromotnie i napiętnowany został w procesach sądowych. Starczy lizus niemiecki, warcholski megaloman i oszczerca. Pensji, jaką by chciał pobierać w markach niemieckich, na razie nie podaje. Bajoro bredni przetykanych nikczemnymi denuncjacyjkami. Cuchnąca kloaka upodlenia i zaprzaństwa. Kreatura, co zatraciła wszelką łączność z honorem i duszą polską. Panie Władysławie Studnicki, zdrajco narodowy, uciekaj póki czas. I teraz tak, 241 strona. Jak podaje Zychowicz, jest to jedyny poważny atak na Studnickiego. Wiecie dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że Guzik kogoś obchodziły te jego plany. Frank miał to gdzieś, Niemcy mieli to gdzieś w Berlinie, Hans Frank miał to gdzieś. No to i konspiratorzy dali jedno. Tak? Potem mamy w ogóle jego akcja, gdzie on tutaj snuje, potem jest opis na wiele stron, jak on tu snuje jakieś tutaj wielkie plany, że na pewno armia go poprze mimo SS, że SS zostanie odrzucone i armia ten go poprze. Mimo że w armii rządziła duch II Rzeszy, która była bardziej nieustępliwa w stosunku do Polaków, ale on liczył, że ten duch Wesselera jakoś tutaj. No i to nazwał to Mission Impossible, ciągnie się to na wiele stron, Zychowicz sam to nazwał Mission Impossible, to po co o tym w ogóle pisać? Kogo obchodzi jakiś jeden staruch, który łazi, tylko obłędny germanofil by się przejął czymś takim? Ja rozumiem, że słuchajcie, to fajnie by było napisać, rzeczywiście on Zychowicz jest autorem także książki Opcja Niemiecka, której jeszcze nie czytałem, ale jeżeli Opcja Niemiecka to był Studnicki i paru jego gości, no to nie ma opcji niemieckiej, to sobie wymyślasz po prostu. No. Słabość do Polski miał Benito Mussolini, a jeszcze większą jego minister spraw zagranicznych Galeazzo Ciano. Mussolini miał też słabość do Niemców, znał niemiecki i bardzo się tym szczycił, rozmawiał z Adolfem po niemiecku, przez co, ponieważ Adolf miał takie tyrady i trudnego języka używał, takich dużych hiperboli, przenośni, Mussolini za bardzo sobie z tym radził, więc to miał też negatywne konsekwencje na siłę przebicia słabszą Mussoliniego w kontaktach z Adolfem, o czym mówiliśmy z Szymonem Gornowiczem. Natomiast Mussolini, czy miał słabość do Polski, tego nie wiem, ale oczywiście o wiele większą miał słabość do Niemiec. No i tutaj, że cóż za egzaltowany naród ci Polacy, jak oni mogli myśleć, że Francja i Anglia im pomogą? Ho, 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 ho. To mówi Mussolini, 257. Sorcia, Zychowicz, ja wiem, że może lubisz Mussoliniego, ja nie wiem. Mussolini nie jest taki paskudny jak Adolf, więc można to wybaczyć, ale Mussolini to był człowiek, który zmienił 8 razy zdanie co do tego, co powinny robić Włochy podczas ataku niemieckiego na Belgię, Holandię i Francję. 8 razy zmieniał zdanie, co właściwie zrobić. To był człowiek, który myślał, że ma 90 dywizji, bo nie sprawdził, że go oszukują jego właśnie ludzie, że ma 50. Przepraszam, ale kredybilita Mussoliniego jest żadna w tych kwestii, kto jest kogo sojusznikiem. Zresztą Duce sam potem pod koniec powie, że Adolf go oszukał, więc. Czy Studnicki przekazał swój memoriał Włochom? Nie wiadomo. Włoska placówka pozostała najdłużej w Warszawie, bo aż do czerwca 1940 roku. Włosi trwali więc na posterunku najdłużej. No tak, bo robili co chcieli, byli najbliższym sojusznikiem Niemców. Nie widzę w ogóle tutaj żadnej kwestii. Zimą w 1940 roku Studnicki poszedł i sam zaczął mówić o tym, gestapo go aresztowano, Hitler powiedział, że nie jest zainteresowany dyskusją z żadnym Studnickim i tyle. Berlińska wyprawa przyniosła Studnickiemu spory rozgłos. Mówiono o niej nie tylko w Niemczech i w okupowanej Polsce, ale również w państwach alianckich i neutralnych. Sensacyjny artykuł profesora Freudendiensta o genialnym Polaku, Frauendiensta, przepraszam, którego nie wysłuchano, został przydrukowany w prasie światowej. 13 lutego 1940 roku pisał na ten temat Józef Mackiewicz. No cały świat, słuchajcie, Józef Mackiewicz o tym napisał, no cały świat, całe dwa żubry o tym napisały, całe dwa żubry.
Na 285 stronie o tym bredzi Zychowicz. 12 maja 1940 roku, zaledwie po dwóch dniach działań wojennych, Studnicki doszedł do wniosku, że porażka Brytyjczyków i Francuzów w kampanii francuskiej jest nieunikniona. Po dwóch dniach działań Studnicki doszedł do wniosku, że porażka armii alianckich jest nieunikniona. Jakim kurde cudem? Przecież Niemcy by przegrali tę kampanię jak bumcyk, gdyby nie to, że plany Schlieffena, updated oczywiście, erneute Schlieffens Planen, wpadły w ręce Belgów, to nie wdrożono by operacji pomocniczej w Ardenach. I wtedy Francuzi i Belgowie inni prawdopodobnie by ten atak odparli. Mimo wysiłków spadochroniarzy na Ebenamel i fortecy Ebenamel w Belgii i mimo wysiłków na terenie Holandii, by zostało to zaczopowane. Więc on, jeżeli on po dwóch dniach uważał, że na pewno przegrają, to był głupi po prostu. Tak to znaczy, nie znał się w ogóle na wojaczce, a się wypowiadał, staruch wariat. Francja nie mogła się oprzeć atakom Niemiec i Włoch, za kilka tygodni skapituluje. No, atak włoski to była nieudany wypadek na Sabaudię i zostali odbici przez Francuzów, którzy byli posiekani już na kawałki, ale Włochów odbili. Dlaczego? Bo Mussolini powiedział, że trzeba atakować i Bergoliemu i nie Bergoliemu, co ja mówię, Badoliemu, Bergolie to jest papież, Badoliemu i Badolie powiedział, nie mogę ruszyć do ataku oddziałów, które są nastawione na defę, nie mogę ich od razu przestawić na onfę, a on mówi rób, bo ja potrzebuję 5000 ludzi, żeby godnie usiąść przy stole rokowań, to jest sprawa polityczna, biorę wszelką responsibilitas. No i to było jak było, także atak, jeżeli atak Niemiec i Włoch, no to nie wiesz w ogóle o czym mówić, panie Studnicki. Wkrótce przyszła Niemcy zwycięskie z bogactwem materialnym, utykać będą duchowo rządzone przez dyktatora. Utykać duchowo. Brak z ich strony umiaru, wiara, że wszystko można osiągnąć siłą, zaciąży nad Europą, zwycięstwo Niemiec i Włoch, państw autorytarnych, wywoła wiarę w tę formę rządów wiodącą do awantur na zewnątrz i ogłupianie narodu wewnątrz. Wkrótce przyszła wiadomość o klęsce. 18 czerwca 1940 roku rząd marszałka Petena poprosił Niemców o zawieszenie broni. Z dziwnym uczuciem to przyjmuję, komentuje Studnicki. Przede wszystkim myślę sobie, jaki głupi, bezdennie był polski rząd i polskie naczelne dowództwo. Aha, tu jest jeszcze to. Zwycięstwo Niemiec i Włoch, państw autorytarnych, wywoła wiarę w tę formę rządów wiodącą do awantur na zewnątrz i ogłupianie narodu wewnątrz. To mi nie wygląda na przewidywanie zwycięstwa państw osi, wręcz przeciwnie. Może Zychowicz nie rozumie tego. Natomiast tutaj, jak przyszła wiadomość o klęsce Francji i innych krajów, to 18 czerwca 1940 roku rząd marszałka Petena poprosił Niemców o zawieszenie broni. Z dziwnym uczuciem to przyjmuje, komentował Studnicki. Jak mógł beznadziejny głupi być polski rząd i polskie naczelne dowództwo? Francuzi odstąpili Paryż, żeby uchronić go od zniszczenia. Myśmy dali zniszczyć Warszawę, osłabiając się nie siebie nie tylko gospodarczo, ale i politycznie. Francuzi, gdy przekonali się, że wojna jest przegrana, aby nie tracić więcej krwi, nie wycieńczyć się do końca, Polska powinna zrobić to samo. Francuzi bronili kiedyś Paryża do upadłego. Było to w 1870 i Paryż został bardzo mocno zniszczony. Francuzi bronili, chcieli bronić też Paryża w 1914 i 18. Także to jest takie gadanie z tym naszym, to tym niebronieniu, to jest takie gadanie. Natomiast to, co naprawdę spowodowało, że Paryż został ogłoszony miastem otwartym, to było to, że o czym pisał Marc Bloch w swojej książce Dziwna klęska, że miasta sobie, a wieś sobie. Na wsiach robotnicy sabotowali, ponieważ był Ribbentrop-Mołotow, to sabotowali w imieniu dla socjalizmu wysiłek zbrojeniowy, a niestety rządził Front Ludowy, który miał takie mini sympatie do Sowietów, mini, żaden tam sojusz, ale mini tak, to Czechosłowacja tylko miała takie sympatie do Sowietów, żeby liczyć na sojusz. Natomiast, ale Zychowicz tam kłamał wcześniej inaczej, że cała Francja chciała też. W każdym razie miara tego, ile kłamstw ten człowiek stosuje w swojej książce, to jest po prostu w pale się nie mieści. Dlatego byłem taki wkurwiony w poprzednich filmach, ale teraz, jak widzicie, punktuję na spoko po prostu. To jest skandal, że to jest najbardziej znany polski historyk i to nie znaczy, że ja chcę zająć jego miejsce, tylko po prostu to jest skandal, że taki historyk jest
jest najbardziej znanym polskim historykiem. To jest po prostu skandal. Taki nieuk i kłamca. No w każdym razie według Studnickiego Francja i Wielka Brytania przegrały kampanię francuską na własne życzenie. Francja zapłaciła teraz cenę, że w 1939 nie pospieszyła Polsce na ratunek. No oczywiście nie pospieszyła. Zagłębie Sary to jest nic, nie? To jest nic. Atak 7 do 12 to jest nic. To nie było pomoc. To był koktajl party. No i tutaj są samotnie przeciwko Gestapo. W sierpniu 40 roku tam gadał, Gestapo go zaresztowano, na Pawiaku wylądował, potem on sobie wymyślał, że jest jakiś konflikt Wehrmacht kontra NSDAP i on na tym pojedzie. Zbliżał się czas ataku na Rosję i on coś tam dalej coś tam proponował, nikt na niego nie zwraca uwagi, nie wiem po co w ogóle ta książka o tym Gostku jest. Poza tym, żeby stwarzać wrażenie, że niby było jakieś proniemieckie i antyalianckie planowanie, chociaż nie było. I być nie mogło, bo Adolf był najpierw za słaby, a potem jak połknął Czechosłowację, to był zbyt wredny. Spodziewał się, że wybuchnie wojna, atak swoją drogą w Czechosłowacji, jeszcze raz powtórzę. W Czechosłowacji armia czechosłowacka chciała się bronić, natomiast Francja i Anglia udzieliły gwarancji. Francja była zobowiązana sojuszem, ale decyzja ostateczna w państwie demokratycznym, jakim była Czechosłowacja, należała do polityków czeskich, a politycy czescy nie zdecydowali się bronić, tylko oddali Sudety. Tak to wyglądało i Wielka Brytania i Francja gwarantowały tylko to, że Sudety zostaną przejęte i nic dalej. Ale Adolf wkroczył, zanim można było zareagować. Oszukał po prostu, tak to wyglądało. Także warto też o tym pamiętać. Potem jest obłęd 44, no i tutaj Studnicki znowu tam podkreślał, że polskiemu państwu podziemnemu udało się jedynie konspiracyjne szkolnictwo, a reszta stała z bronią u nogi. No tak, co, jak miało być? Nie? Polska jest daleko od Londynu, a żeby przysłać broń, tu było bardzo trudno. Na froncie wschodnim ciągle lotnictwo niemieckie było silniejsze od sowieckiego, więc Sowieci nawet by chcieli, a nie chcieli, to by nie było jak przysłać broń. Także jest jak jest, no i tutaj te wszystkie wynurzenia są od kant dupy potłuc w tej sprawie, no bo cóż tu można zrobić. Dalej jest rozdział na końcu kwestie sporne. Jest bardzo nieprzekonujące wywody, że Studnicki na 500 stronie Zychowicz pisze wprost. Jestem zwolennikiem geopolitycznych koncepcji, chociaż nie wszystkich Władysława Studnickiego. Tak pisze Zychowicz wprost na 500 stronie. Czyli to jest manifest polityczny, a nie książka historyczna. Ja bym tak nigdy nie napisał wprost, że ja jestem zwolennikiem czegoś, nawet bym się z kimś zgadzam. Tak? Ja jestem zwolennikiem koncepcji politycznej Churchilla, ale bym nie napisał tak po prostu, że jestem zwolennikiem, bo ja piszę książki historyczne, a nie manifesty polityczne. Natomiast Zychowicz nie rozumie, że on jest historykiem, on chce być politykiem. Oskarżenia Studnickiego o biologiczny antysemityzm, popieranie Holokaustu należy uznać za objaw skrajnego zacietrzewienia. Popieranie hologramu Inkaustu to jest jakby jedna rzecz, natomiast to, że on był biologicznym rasistą, to jest prawda. Po prostu Zychowicz te fragmenty, gdzie jest ten biologiczny rasizm, wycina. I były czasy biologicznego rasizmu, darwinizmu społecznego, agresywnego nacjonalizmu, tak, ale Studniecki był bardziej rasistowski niż jego współcześni, więc podwójne kłamstwo ze strony Zychowicza. Studnicki pojechał, ponieważ komuniści przyjęli Polskę, no to pojechał do Anglii. W maju 49 była nagonka na Mackiewicza, Studnickiego to bardzo martwiło, no te żubry się trzymają razem. Studnickiego bardzo zaniepokoiło przesunięcie Polski na zachód. Było to spełnienie najgorszych koszmarów. Polska traciła ziemię wschodnie, otrzymywała w posiadaniu kawał Niemiec. Antagonizm polsko-niemiecki tracił rację bytu, a polsko-niemiecki się rozpalał do czerwoności. Nadzieje polskiego germanofila na rychły wybuch III wojny światowej się nie ziściły. Zamiast iść za ciosem i uderzyć na bolszewików, Brytyjczycy i Amerykanie postanowili się z nimi ułożyć.
nie Brytyjczycy, Amerykanie, tylko Amerykanie postanowili się z nimi ułożyć. Bo Churchill chciał zrobić operację Unthinkable, kiedy tylko się okazało, że Mikołajczyka próbowano zgładzić i zastraszano i Mikołajczyk nie mógł dopilnować tego, żeby był pluralizm, który Stalin obiecał Churchillowi. Jak się okazało, że Stalin w Jałcie i potem ten, i nie tylko w Jałcie. No i jak się okazało, że nie dopuścił, to od razu szkicowano operację Unthinkable, ale niestety Truman się na nim powiedział, że naród amerykański się do niej namówić nie da. Więc nie Brytyjczycy i Amerykanie postanowili się z nimi ułożyć, tylko szkalujesz tutaj Brytyjczyków, Zychowicz. O Amerykanach piszesz prawidłowo. 532 strona. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni szkalujesz Brytyjczyków. W efekcie jesienią 1949 roku postanowił sam jechać do Londynu, sam w ślad za wojskiem. Londyn to był koszmar, nie znał języka, obyczajów ani mentalności. No pewnie, że nie znał mentalności, dlatego takie bzdury pisał. Polski germanofil spotykał się ze Stanisławem Catem Mackiewiczem, ale także z profesorem Strońskim, który był czołowym polskim frankofilem. To on się tutaj jakiś to tolerancyjny. No co, no dwóch staruchów to sobie mogło już gadać o czym chcą, tak? Więc co to ma za problem? Jeżeli jest dwóch ludzi pozbawionych wszelkiej władzy i wszelkiego wpływu politycznego, to mogą mieć krańcowo inne poglądy, a nic się nie dzieje, tak? Gdyby na przykład Tuska i Kaczyńskiego pozbawić wszelkiej władzy nad ich partiami, to by raczej szli na piwo i nie byłoby najmniejszego problemu. Nie ma tu żadnego zachwycania się tolerancji. Sensu. Że w Londynie wszystkie domy są podobne, więc on się pomylił się domy. To jest nieprawda, wszystkie domy są podobne. To jest nienawiść do Anglików kazała Catowi Mackiewiczowi i Studnickiemu takie bzdury pisać. W kwietniu 1949 roku na zaproszenie organizacji Göttinger Arbeitskreis Studnickiemu udało się na chwilę wyjechać do Niemiec i tam się interesował, ale z żalem zobaczył, że Niemcy nie mają ochoty na kolejną wojnę z Sowietami. To jest dopiero odklejka. Niemcy w 1949 mieli mieć ochotę w Göttingerze na kolejną wojnę z Sowietami. Po prostu genialne. 540 stron. Churchill opublikował w 1948 roku książkę Nadciągająca burza i brytyjski mąż stanu oskarżył w nim Polskę o niewdzięczność wobec Wielkiej Brytanii. Studnicki pisał w odpowiedzi: należy pan do najbardziej poczytnych pisarzy politycznych Anglii, odegrał pan rolę historyczną, chociaż obniżył pan swą politykę międzynarodową, stanowisko Wielkiej Brytanii, czyni pan wszelkie wysiłki do jej wydźwignięcia. Jak obniżył? Po prostu Roosevelt wygłodził Churchilla swoją pseudopomocą i żądaniem za wszystko pieniędzy. Zero altruizmu nie wykazał Roosevelt, ponieważ on uważał kolonializm za równie zły jak totalitaryzm, bo był idiotą. Tutaj Studnicki dalej. Opinie pana, czyli Churchilla, posiadają wpływ i ustęp w jego pamiętnikach o Polsce pomnaża tylko krzywdy mojego narodu. Pan zasugerował, że Polska jest niewdzięczna względem Francji i Wielkiej Brytanii. To prawda, to jest prawda. Ja zapytuję, za co Polska ma być wdzięczna? I tutaj, że wobec dzisiejszego katastrofalnego stanu Polski i rozbioru aprobowanego w Jałcie przez Wielką Brytanię, jakiego rozbioru? Polski nie było i została przywrócona. Jakiego rozbioru? Polski nie było przed Jałtą. Dopiero mogła zaistnieć i uratowało się tyle, się uratowało. I tak Stalin wszystkich oszukał. Trudno. A jeżeli chodzi o tą całą biologiczną substancję narodu, o którym ciągle mówi Studnicki, co jest rasistowskim terminem, tak swoją drogą, dlaczego nie po prostu nie mówi naród, tylko biologiczna substancja narodu, to jest wina AK, że zabijała każdego Wachmana i Zychowicz o tym wie, a nie tylko ważnych Kuczerów i innych takich, jak słusznie robili Czesi. Czesi zabijali tylko ważnych Niemców, takich, wiecie, Heidrichów. U nas też Nil dziabnął Kuczerę i tak trzeba było robić, Kuczerów mordować, a nie zwykłych Wachmanów, którzy pilnowali składu kolejowego czy tam coś. I dlatego było tyle tego. Tutaj pisze dalej Studnicki: trust mózgu wobec władniał Roosevelta i czynił go niezdolnym do zrozumienia niebezpieczeństwa grożącego cywilizacji zachodniej. Lecz czym można wyjaśnić pańskie stanowisko? Strona 550.
No tym, że Roosevelt, bez Roosevelta Churchill nie mógł nacisnąć Stalina. Nie miał takiej mocy. No tym wyjaśnić barania głowo Studnicki i barania głowo Zychowiczu. Studnicki był zdecydowanym przeciwnikiem polityki Mikołajczyka, który poszedł na współpracę z Sowietami. Nie, Mikołajczyk nie poszedł na żadną współpracę, postanowił spróbować. Wielokrotnie tym mówił, że spróbuje. Zdaniem Studnickiego Amerykanie i Brytyjczycy przyczynili się do tego, że wschodnia połowa Polski znalazła się pod najpotworniejszym jarzmem w dziejach świata. Najpotworniejsze jarzmo w dziejach świata chyba Mongołowie. No ale on uważał Rosjan za Mongołów. Studnicki, 562 strona. Studnicki inspiruje, skłania do refleksji, nikogo nie pozostawia obojętnym. Mnie pozostawia całkowicie obojętnym. Mnie nie pozostawiasz obojętnym ty, panie Zychowicz, ponieważ głosisz bzdury i kłamstwa. I jeszcze prawdopodobnie w dużym stopniu zdajesz sobie z tego sprawę. I to jest ten problem. A Studnicki mnie w ogóle nie rusza. W ogóle. Mnie rusza to, że wziąłeś jakiegoś starucha, który pierniczył jakieś bzdury i raz mu się udało zrobić jedną manifestację 3 maja 1916 roku. To jest jedyna rzecz, którą się temu gościowi udało w życiu zrobić. I mówisz o nim i dla mnie ekscytuje to, że napisałeś o nim, panie Zychowicz, 600 ponad stronicową książkę o tym nikim. Tylko dlatego, że był proszkopski. To jest ten problem. I drugi problem to jest to, że książka jest napisana z ordynarną niedbałością i przekłamaniami, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, na każdym kroku w zasadzie, na każdej stronie. Wiele rzeczy ominąłem, żeby was już nie zanudzać, ale byłoby tu jeszcze dużo. Głupota goni głupotę, kłamstwo goni kłamstwo. Zychowicz, tak samo jak Studnicki, nie jest w stanie się rozeznać, nie jest w stanie porównać niczego z niczym. Wszędzie swoje likes and dislikes wstawia na pierwsze miejsce. Także szkoda w ogóle słów. Jest najgorsza książka Zychowicza, jaką do tej pory czytałem. Nie licząc tych bzdur, co napisał z Bartosiakiem, to są jeszcze gorsze, ale najgorsza samodzielna książka Zychowicza, a to jest jego praca magisterska. No, jeżeli widać, jak długo mu ten Studnicki tam w sercu leżał, to też jest bardzo dziwne, tak swoją drogą. No ale dobra. No i ta współpraca jego z tymi gazetami na odpisu na prawo, prawa flanka PiSu, nie przeszkadza mu bycie razem z tymi poetami wychwalającymi każdy najgłupszą nawet akcję w ramach Powstania Warszawskiego, byle tylko dokopać Francji i Anglii, nie? I Ameryce trochę też. Czy to jest zdrowa postawa? Moim zdaniem nie. Uważam, że Zychowicz powinien być potraktowany jako niebezpieczny fenomen polskiej sceny i historii, jako też to zauważył Krzysztof Wojczal i będą też, jak już zrobię wszystkie te zaplanowane przeze mnie recenzje, jeszcze zostały 3 książki, Wołyń zdradzony, opcja niemiecka i pakt Piłsudski-Lenin, to wtedy będzie szereg rozmów o tym, o Zychowiczu i o odpowiedzialności historyka. I jak to się ma do prawdy historycznej i do polityki bieżącej i tak dalej. Dobrze, teraz restornę czata, przywrócę czat. Od razu mówię, że jeżeli ktoś tutaj o mnie gada jakieś paskudstwa, to od razu będzie to wywalone. Aha, dobra, tutaj jest jakiś gostek, który się podpisał w ogóle Zychowicz, to oczywiście hide user from channel. Martyna Wojciechowska mam w przypisach. W jakiej książce mam Martynę Wojciechowską w przypisach? Może i mam Martynę Wojciechowską w przypisach. No i co z tego? Martyna Wojciechowska nie użyje tak jak Zychowicz. Tak samo, nie wiem, Kraśko, Piotr Kraśko nie użyje jak Zychowicz swoich reporterskich pism.
No jest trochę tych troli zychowiczowych. A Sykulski też będzie, nie martwcie się, będzie Sykulski. Tutaj już jest przeczytany, no tam. Bartosiek jest szlachcicem. Szlachcic w Polsce to jest obelga. Szlachcice to są najgłupsi Polacy. Każdy normalny kraj miał mieszczan i robił z nich szlachciców, a myśmy uznali, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie i potem mamy naród idiotów. Tu akurat rację ma trochę Ziemkiewicz. Także jeżeli Bartosiak jest też Sarmatą, to wiele wyjaśnia. Dobra. Na minus. No dobrze. Słuchaj, dziękuję za uwagę. Sykulskiego miałem robić jeszcze dzisiaj, ale nie sądziłem, że 2 godziny zajmie mi Studnicki, więc do jutra. Na prawo od PiS-u to wcale po PiS-ie nie jadą. Na prawo od PiS-u są Ziemkiewicze, które są trochę z PiS-em, a trochę go chcieliby skonfederacić, więc to jest nieprawda.